Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni na północy i w dolinach górskich około 6 w centrum do 7-8 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. No, proszę się nie martwić tym śniegiem, tą zimną aurą, minusową temperaturą, bo w nocy jutro jeszcze będzie minus, ale na przykład w sobotę plus 11 w ciągu dnia, w niedzielę 14, a w przyszłą środę to nawet 16 stopni. Niestety parasol będzie potrzebny bardziej niż okulary przeciwsłoneczne, no ale nie wymagajmy wiele. W końcu mamy marzec. Dokładnie 16 dzień marca to dziś, 75 dzień roku. Będzie trwał prawie 12 godzin bez 8 minut, a imieniny obchodzą Henryk, Herbert, Hilary, Izabela, Julian i Oktawia. Dzień pandy dzisiaj. Stanisław Janecki obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ty byłeś wykładowcą akademickim. Tak. Uczyłeś. To znasz takich studentów na pandę, się zdaje. Pandatrzy. Pandatrzy. Nie, właściwie to nie spotkałem się z taką bezczelnością. Zauważyłem inną prawidłowość. Są roczniki świetne i są roczniki słabe. I nie potrafiłem zdiagnozować, z czego to wynika. Że w jednym roczniku jest masa bardzo dobrych studentów, a w innym roczniku są jednostki zaledwie. Wiesz, może wychodzą lepsze gry w tych rocznikach słabszych i oni więcej grają, a nie uczą się. Może tak. No dobrze, nie o grach, nie o pandach, tylko o polityce. I to tej z najwyższej półki już teraz. 7,5 minuty po godzinie 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, gościem Polskiego Radia jest pan Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, szanowni słuchacze. Zacznijmy od czegoś, co może być pouczające. Dziś przybywa do Polski nowy prezydent Czech, pan Petr Pavel. I charakterystyczną rzeczą w kampanii było to, że właściwie dwaj kandydaci, czyli Andrzej Babisz, ustępujący premier, i ten, który został prezydentem ostatecznie, zabiegali o wsparcie polskiego prezydenta. To jest ewenement w najnowszej historii zupełnie niespotykany. O czym by to świadczyło? Bardzo wymowne. Pan prezydent oczywiście musiał zachować dystans w tej sprawie, żeby uniknąć jakichkolwiek posądzeń o ingerencję w wybory w sąsiednim, zaprzyjaźnionym kraju. Wybory się rozstrzygnęły. Prezydentem został generał Pavel. I relacje są bardzo dobre. Do spotkań już dochodziło przed zaprzysiężeniem pana prezydenta Pavla. Teraz pan prezydent Pavel objął już formalnie stanowisko prezydenta Republiki Czeskiej. Wszystko to zapowiada dalsze, pogłębione, dobre stosunki, którą to poprawę tych stosunków już przeprowadził, można powiedzieć śmiało, pan premier Fiala, zamykając szkodliwe dla obu krajów spór o wydobycie w Turowie i prowadząc wspólną politykę bezpieczeństwa w naszej części Europy i wobec agresji rosyjskiej na Ukrainie. To nie oceniając, ale ten duet obecny, czyli prezydent Pavel i premier Fiala, to jest zupełnie inna jakość niż poprzedni prezydent i poprzedni premier? No właśnie, nie chciałbym, panie redaktorze, być krytyczny wobec poprzednich władz. Obecnie ta współpraca jest wzorowa, bardzo ścisła i bardzo dobra. To teraz przejdźmy do kwestii, nie przedstawiłem, że pan minister Szrot jest prawnikiem oczywiście. Jestem szeregowym, prostym magistrem prawa. Ale zawsze. Zawsze. Zacytuję komisarza Janusza Wojciechowskiego. On w wywiadzie dla Wirtualnej Polski powiedział coś takiego. Gdyby ustawa o Sądzie Najwyższym została podpisana przez pana prezydenta Andrzeja Dudę, to pieniądze z Funduszu Odbudowy zostałyby w Polsce wypłacone. Mówię to na podstawie wiedzy z samej Komisji Europejskiej. Wiem, że wejście w życie tej ustawy byłoby uznane za wypełnienie kamienia milowego dotyczącego wymiaru sprawiedliwości i sprawa byłaby załatwiona. Czy pan komisarz Wojciechowski mówił coś takiego także prezydentowi przed podjęciem decyzji o skierowaniu noweli ustawy o Sądzie Najwyższym do Trybunału Konstytucyjnego? Nie wiem, na jakiej podstawie pan komisarz Wojciechowski tak mówi. Powołuje się na jakąś dyskrecjonalną wiedzę z wewnątrz komisji. Trudno mi się do tego odnieść. Ja chciałem tylko przypomnieć o jednym. Jeśli pan prezydent ma poważne wątpliwości co do zgodności z konstytucją określonych przepisów, wtedy ma obowiązek po prostu zgłosić się do Trybunału Konstytucyjnego. Tylko prezydent może taki wniosek zgłosić i tylko Trybunał może taki wniosek rozpatrzyć i orzec o zgodności bądź niezgodności danej ustawy z konstytucją. No bo pan komisarz Wojciechowski, który współpracował skądinąd z panem prezydentem na początku,
czy jeszcze w kampanii prezydenckiej w kwestiach dotyczących wymiaru sprawiedliwości mówi coś takiego, że nie widzi konstytucyjnych problemów w uchwalonej przez Sejm ustawie o Sądzie Najwyższym, a jednak prezydent te problemy zobaczył. Oczywiście, że zobaczył, bardzo poważne. Sporządził ten najpoważniejszy wniosek, który można wskazać w polskim porządku prawnym. A jeśli chodzi o zdanie pana komisarza, cóż mogę powiedzieć? Każdy prawnik ma prawo do własnej opinii. Pan prezydent też jest doktorem nauk prawnych i naprawdę poważnie analizował te zapisy. Pan Janusz Wojciechowski, przypomnijmy, był sędzią przez wiele lat. To jeszcze z konkluzja tego, co powiedział pan komisarz Wojciechowski. Myślę, że wybór jest dziś taki, albo trudna sytuacja w sądownictwie z perspektywą dalszych reform oraz fundusze z KPO, albo nadal trudna sytuacja w sądownictwie i brak tych funduszy. Czy faktycznie istnieje tylko taka alternatywa? Ja bym powiedział, że dobrze, że pan komisarz Wojciechowski przynajmniej zdaje sobie sprawę, że sytuacja w sądownictwie również po przyjęciu tych przepisów ustawy rządowej byłaby bardzo trudna. Tutaj pan komisarz zgadza się z panem prezydentem, jak rozumiem. Powstał taki spór, na ile Sejm zmienił pierwotny projekt pana prezydenta, bo to była inicjatywa prezydencka tej noweli. Wyszło na to, że zmienił na tyle, że nawet pan prezydent robił uwagi, że uzgodnił coś z panią Ursulą von der Leyen co do kształtu tej ustawy, a potem Sejm trochę poszedł we własną twórczość, która odeszła od tych ustaleń. Jakie to były ustalenia z panią Ursulą von der Leyen? Nie wchodząc w szczegóły, pan prezydent mówił o tym i podkreślał, że te poprawki, które zostały wprowadzone, nie jest to tajemnica ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, te poprawki wydawały się z pozoru drobne i niewiele znaczące, ale koniec końców zostały wykorzystane przez komisję jako pretekst do podważenia tego kompromisu, który wcześniej nastąpił. Przypomnijmy, że pan prezydent ostrzegał, żeby tego nie robić, bo to się może spotkać z negatywną reakcją komisji. I de facto koniec końców zostało wykorzystywane właśnie na zasadzie pretekstowej, mimo że nie było wielkich podstaw do tego. Ale to tylko wskazuje, że komisja po prostu szukała pretekstu, żeby ten kompromis podważyć. Sugeruje pan, że gdyby nawet przyjęto tę ustawę w wersji prezydenckiej, to też mogłyby się znaleźć jakieś zastrzeżenia do niej? To już jest polityczna fantastyka naukowa i wolałbym nie spekulować na ten temat. A na czym polegały te uzgodnienia z panią Ursulą von der Leyen? Czy to było tylko słowo honoru, czy jest jakiś pisemny zapis tego? Polityka. Ja bym nie nazwał tego uzgodnieniami. Ta ustawa nie była uzgodniona z komisją. Jej zapisy zostały zaprezentowane komisji i zostały ocenione pozytywnie. To jest ta formuła, a nie szczegółowe uzgodnienia czy współpraca nad konkretnymi zapisami. Pan prezydent zaapelował do Trybunału Konstytucyjnego, cytuję, żeby porzucił wewnętrzne spory i zajął się między innymi ustawą o Sądzie Najwyższym. 10 lutego zwrócił się wprost do sędziów z apelem o niezwłoczne zajęcie się tą sprawą. Cytuję, w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne Polek i Polaków. I jaka jest reakcja na ten apel pana prezydenta? Nie mam zwyczaju komentować tak dobitnych, wyraźnych i jasnych słów mojego zwierzchnika, pana prezydenta. Mogę tylko powiedzieć, że jeśli chodzi o poszukiwanie tego przełomu, tego przesilenia, tego przełamania kryzysu wewnątrz Trybunału, obserwujemy początek tego procesu, jeszcze nie widać na horyzoncie końca. No właśnie, bo był list 6 sędziów Trybunału Konstytucyjnego w kwestii tego, czy pani prezes Julia Przyłębska w dalszym ciągu jest prezesem. Prezydent powiedział wówczas, gospodarzem tej sprawy jest w tej chwili Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście. Rozumiem, że w dalszym ciągu gospodarzem tej sprawy jest Trybunał Konstytucyjny. Tak, oczywiście. Prezydent nie ma tutaj narzędzi prawnych. Może oczywiście publicznie w tej sprawie naciskać. Był list 6 sędziów, była uchwała 8 sędziów.
Pewne działania zostały podjęte, pan prezydent, czy bacznie... Z inicjatywy pana prezydenta? Pan prezydent bacznie je obserwuje i ciągle oczekuje, że Trybunał niezwłocznie zajmie się tym najważniejszym wnioskiem, jaki w nim obecnie spoczywa. A jakie jest stanowisko pana prezydenta w kwestii statusu pani prezes Julii Przyłębskiej? Czy uznaje, że jest ona prezesem do końca swej 9-letniej kadencji? Opinie prawników są sprzeczne, tak poważni prawnicy jak Rzecznik Praw Obywatelskich wskazują, że ta kadencja trwa, inni przedstawiają odrębne zdanie. Pan prezydent po prostu obserwuje tę sytuację i nie chcąc pogłębiać tego kryzysu, po prostu apeluje, żeby został on przełamany. A jeśli nie zbierze się ten pełny skład, bo on jest potrzebny do rozpatrzenia sprawy o takim znaczeniu jak ustawa o Sądzie Najwyższym, to ten pad będzie trwał i środki dla Polski będą wciąż blokowane? Czy wówczas prezydent zdecyduje się, nie wiem, na jakieś ponaglenie? To jest samodzielność władz. To jest oczywiście, prezydent jest władzą wykonawczą, nie ma żadnego nadzoru, tylko powołuje sędziów. Natomiast co się wtedy, gdyby ten pad się przedłużał, bo na razie się przedłuża? Na razie liczmy na to, że zostanie on rychło przełamany. Powtarzam, pan prezydent obserwuje tę sytuację i nie będzie bierny, tak jak już wcześniej wielokrotnie apelował o szybkie rozpatrzenie sprawy wniosku. A gdyby Trybunał uznał, że ustawa jest niekonstytucyjna, to też będzie blokować środki dla Polski. Czy wówczas pan prezydent byłby skłonny wrócić do swojego pierwotnego projektu, który został zmieniony? To jest kwestia przyszłości, natomiast przypomnę tylko, że jeśli Trybunał uzna, że ustawa jest zgodna z konstytucją, wtedy pan prezydent będzie miał obowiązek ją podpisać. Pan prezydent podpisał ustawę wiatrakową, ale ona wciąż wywołuje kontrowersje. Czy te kompromisowe 700 metrów to jest najważniejszy problem przeciwników tej ustawy wiatrakowej? Czy ona jednak wejdzie w życie i to rozwiąże te wszystkie problemy, które były dotychczas? Pan prezydent uznał, że sprawa merytorycznie rozwiązana w ten sposób zasługuje na poparcie. Podpisał tę ustawę. Ona wzbudza i będzie wzbudzać kontrowersje. Rolą rządu jest teraz wytłumaczenie Polakom, również tym zamieszkującym na terenach wiejskich, jej realnego znaczenia dla ich codziennego życia. Druga sprawa, która też dotyczy głównie terenów wiejskich, to jest podpisanie przez prezydenta kodeksu wyborczego, czy ustawy kodeks wyborczy zmieniającej niektóre przepisy. Opozycja twierdzi, że te zmiany sprzyjają wyłącznie Prawu i Sprawiedliwości, jego elektoratowi. Prezydent nie miał takich wątpliwości. Czy uznał, że każde ułatwienie dostępu do wyborów, szczególnie tym, którzy są wykluczeni w różny sposób, jest godne poparcia? Pan prezydent po analizie tej ustawy uznał, że ma ona dwa aspekty. Po pierwsze, zwiększenie jawności, przejrzystości procedur wyborczych. Po drugie, ułatwienie dostępu do procedur wyborczych zwykłym obywatelom, niezależnie od tego, czy mieszkają na terenach wiejskich, miejskich, niezależnie od tego, w jakim regionie kraju mieszkają. I ocenił, że ta ustawa, zmiana kodeksu wyborczego, zasługuje na jego poparcie. Podpisał tę ustawę. Na Pałacu Prezydenckim, po tym jak wyemitowano film o Janie Pawle II i zaczęła się taka kampania medialna, wyświetlony został wizerunek papieża Jana Pawła II. Co w ten sposób pan prezydent chciał zademonstrować? Swój zdecydowany sprzeciw wobec ataków na tą historyczną dla polskiego narodu postać, ale to nie był jedyny sposób, w który pan prezydent zdecydował się ten stosunek wyrazić. W liście kierowanym do uczestników ingresu nowego biskupa gliwickiego, księdza Odera, skądinąd postulatora procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II, podkreślił, że pontyfikat Jana Pawła II ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia pamięci historycznej, psychologii społecznej, z punktu widzenia wartości chrześcijańskiej w życiu publicznym, ale też jest kluczowy ze względu na polski interes narodowy, polską rację stanu, bo ta postać stanowiła randę w znaczeniu narodu polskiego przez całe dziesięciolecia. Stanowiła też o jego sukcesach historycznych, takich jak obalenie komunizmu, odzyskanie niepodległości. W związku z tym filmem i pewną atmosferą, która powstała do MSZ, zaproszony został ambasador Stanów Zjednoczonych, pan Mark Brzeziński, były ambasador w Stanach Zjednoczonych, Ryszard Schnepf,
napisał w Gazecie Wyborczej, że to straszny błąd, że Amerykanie będą pamiętać polskiej stronie, że to upokorzenie czy zwrócenie uwagi na jakiś problem to jest zagrożenie relacji polsko-amerykańskich. One wydają się najlepsze w całej historii po 1989 roku. Oczywiście. I czy można tak reagować, że to jest jakiekolwiek zagrożenie? Są one dobre, ścisłe, regularne i bliskie. I to zasługa też pana prezydenta Andrzeja Dudy, który utrzymuje tą również osobistą relację z prezydentem Joe Bidenem. Rozmawia z nim często, spotykał się dwa razy w ciągu jego wizyt w Polsce. To sprawa zupełnie bez precedensu. Natomiast pan ambasador Sznep, nie przypominam sobie, żeby w ostatnich latach zdarzyło mu się powiedzieć coś pozytywnego o polskiej polityce zagranicznej, więc nie można wykluczyć, że w tej sprawie może być po prostu uprzedzony. Pan prezydent wybrał takie, a nie inne formy, w którym swój stosunek do ataków na osobę świętego Jana Pawła II wyraził. Prezydent jest bardzo aktywny w kwestii polityki wobec Ukrainy. Jednym z najaktywniejszych polityków, cenionym zresztą za to i przez Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, i przez samego prezydenta Zełenskiego. I co więcej, przez samych walczących o wolność, niepodległość Ukraińców, jest tam niezwykle popularnym politykiem, jednym z twarzy tej całej kampanii wsparcia świata wolnego dla Ukrainy. Jest teraz inicjatywa przekazania Ukrainie będących we władaniu polskich sił zbrojnych MIG-ów 29. Czy prezydent popiera tę inicjatywę? Bo ta pierwsza próba była trochę nieudana sprzed miesięcy. O tym się jeszcze zajmą historycy. Tak naprawdę nie jest teraz pora omawiać szczegóły tamtej pierwszej próby. Pan prezydent popiera i działa w kierunku udzielenia Ukrainie tego dodatkowego wsparcia. Ja tylko przypominam, Polska udziela pomocy takiej, jakiej może. 2,1% PKB, najwyższy współczynnik na świecie wedle obiektywnych danych. Oczywiście, a chciałem tutaj też powiedzieć o konkretnych sprzętach wojskowych. Jeśli chodzi o czołgi postsowieckie, mogliśmy ich przekazać istotną liczbę. Jeśli chodzi o czołgi marki Leopard, tutaj już Polska musiała każdy czołg liczyć, wyszło kilkanaście sztuk. Jeśli chodzi o samoloty MIG, jeszcze mniej możemy przekazać. To wszystko jest robione bardzo odpowiedzialnie, nie po wnikliwych analizach. I czy te propozycje są konsultowane z prezydentem? Czyli jak mówimy o tym, że chcemy przekazać, to prezydent wie o tym. Trudno powiedzieć o konsultowaniu. To jest wspólny proces decyzyjny. Inicjatywa często jest po stronie pana prezydenta. Tutaj jest on rzeczywiście osobą wiodącą, jeśli chodzi o politykę wsparcia dla Ukrainy walczącej o wolność i swoją, i całej Europy. Ostatnie pytanie, panie ministrze. Do wyborów prezydenckich jeszcze ponad dwa lata, ale i prezydent już trzeci raz nie może kandydować. Ale czy prezydent będzie proszony, czy sam wskazałby kogoś, kogo by uznał za godnego swojego następcę, czy raczej nie będzie się w ten proces mieszał? To jest oczywiście pieśń dalekiej przyszłości, panie redaktorze. Trudno wskazać, kto by tym kandydatem mógł być w tym momencie, z jakiego ugrupowania w perspektywie najbliższej jesieni są wybory parlamentarne. Do tego pan prezydent też się będzie odnosił, apelując o szeroki udział, o dużą frekwencję. Powtarzam, ja w tym momencie służę panu prezydentowi i to jest dla mnie jedyną perspektywą, a co pan prezydent zadeklaruje za dwa lata, trudno powiedzieć. Gościem Polskiego Radia 24 był pan Paweł Szrot, szef gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję bardzo. Przegląd prasy. A my zaglądamy do gazet i tutaj coś na kształt reformy, bez szans na podniesienie renty socjalnej, ale na zmianę przyznania świadczeń. Już tak w resorcie rodziny padną dziś propozycje zmiany systemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych. I mogą państwo w szczegółach przeczytać tutaj, co to za propozycje, kto je będzie przedstawiał, no i z jakimi być może, z jakim odzewem się one spotkają. Jesteś przy dzienniku Gazecie Prawnej, a tam Michał Potocki zanalizował referenda światopoglądowe, bo wydaje się, że referenda światopoglądowe to są rzeczy, których nie powinno być, a okazuje się, że ich dużo na świecie. Przeanalizowano
takich wydarzeń 78. Oczywiście najwięcej takich referendów odbyło się w Szwajcarii, bo to jest państwo referendów. I oni pytają o wszystko. Czy... Tak, pytają o wszystko. Ku mojemu zaskoczeniu na drugim miejscu 25 referendów w Szwajcarii, tych związanych z kwestiami światopoglądowymi i prawami człowieka, 11 w Irlandii, 10 w Liechtensteinie, a potem już to są pojedyncze liczby. I teraz jakie były efekty tych referendów? Na przykład w referendach dotyczących aborcji, których było 14, w 10 w referendach przegłosowano liberalizację przepisów, a w wypadku 7 zaostrzenie przepisów o pytania referendalne jeszcze. Więc takie rzeczy się odbywają. A dotyczą na przykład poza aborcją także rozwodów chociażby, gdyby ktoś pytał. A co mogą pytać? Jak już jestem przy gazecie, dzienniku Gazecie Prawnej, to tam jeszcze świat liczy na chiński napęd, że chińska gospodarka ożywi świat, bo po zerwaniu z zasadą zero COVID tam wzrosła aktywność chińskiej gospodarki i tempo wzrostu, ale z tym różnie może być. Notabene wedle Międzynarodowego Funduszu Walutowego takie szacunki, które kraje będą się rozwijały najszybciej w tym roku, który teraz mamy, 2023. Na pierwszym miejscu są Indie, ponad 6%, potem Chiny, potem Japonia, potem Meksyk, potem Kanada, USA, Stany Zjednoczone, czyli Europa jakby gorsze warunki ma do takiego rozwoju w Rzeczpospolitej. A poczekaj, czy jeszcze zostańmy przy moment przy dzienniku Gazecie Prawnej, bo większość naszych słuchaczy w tej chwili pewnie w samochodach nas słucha, więc drodzy państwo, spokojnie, zakaz sprzedaży aut spalinowych poczeka. Już 5 państw nie chce wprowadzenia ograniczenia od roku 2035. Nasz rząd na przykład obawia się wykluczenia transportowego i na ten temat można dzisiaj poczytać. I tę większość blokującą stanowią Niemcy, czyli wielki producent samochodów, Włochy. Tak, drugi wielki producent. No, Polska może nie, ale także na przykład Czechy, które są też wielkim producentem samochodów. Rzeczpospolitej, banki w strachu, no bo jest kryzys ogromnego banku, Credit Suisse, którego portfel jest ogromny i po tych kłopotach banków w Stanach Zjednoczonych, gdyby było zagrożenie Credit Suisse, to by mogło się odcisnąć na całym systemie finansowym świata. Podobno nawet już polski WIG odnotowuje te zagrożenia. Wszyscy odpowiedzialni za polski sektor bankowy twierdzą, że nasze banki są odporne na takie kryzysy, ale to zawsze, jeśli się zdarzy, pamiętamy, Lehman Brothers pociągnął za sobą wielką falę kryzysu, a Credit Suisse jest znacznie większym bankiem. Globalnym bardziej. Tak, i europejskim bankiem, co warto dodać, a nie amerykańskim. I na koniec o inflacji też państwo mogą poczytać 18,4. O tym też dzisiaj wszyscy prawie piszą. Jeszcze coś, czy już? To wszystko. Już. Tak, to był nasz przegląd prasy. Reklama.
No i mamy 7.30, czas na informacje dnia. Rafał Boguta. Nowy prezydent Czech Petr Pavel przelatuje do Polski z dwudniową wizytą. Jej głównym punktem będą rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematykę spotkania zdominują kwestie bezpieczeństwa, Ukraina oraz przyszłość NATO i Unii Europejskiej. Prezydenci omówią też relacje dwustronne, w tym gospodarcze, mówi szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Czechy dla Polski są drugim partnerem gospodarczym, Polska dla Republiki Czeskiej trzecim partnerem, więc panowie prezydenci będą rozmawiali także o tym, jak rozbudowywać tę współpracę gospodarczą. W planie wizyty czeskiego przywódcy są również spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu oraz jutro z premierem Mateuszem Morawieckim. Warszawa to druga stolica, którą odwiedza nowy czeski prezydent. W poniedziałek i we wtorek Petr Pavel przebywał z wizytą w stolicy Słowacji, Bratysławie. Na razie nie ma porozumienia w Unii Europejskiej w kluczowych kwestiach dotyczących sankcji wobec Rosji i Białorusi oraz przekazania amunicji Ukrainie. Spotkanie ambasadorów krajów członkowskich potwierdziło różnice zdań. Jak donosi nasza brukselska korespondentka Beata Płomecka, do niedzieli jeszcze będą prowadzone rozmowy, a jeśli nie będzie konsensusu, to sprawy zapewne trafią na unijny szczyt w przyszłym tygodniu w Brukseli. Kwestie sporne to obniżenie pułapu cenowego na rosyjską ropę przewożoną drogą morską do państw spoza Unii oraz sankcje wobec Białorusi. Jeśli chodzi o dostawy amunicji dla Ukrainy, to jest na razie zgoda, by do końca roku przekazać milion pocisków. Jednak co do wspólnych zakupów amunicji dla Ukrainy, kilka kwestii pozostaje do uzgodnienia. Na przykład, czy możliwe będą wspólne zakupy w krajach poza Unią. Przeciwna temu jest Francja. Promocja projektowania uniwersalnego to cel konkursu Lider Dostępności. Nagradzane są rozwiązania architektoniczne i urbanistyczne dostępne dla wszystkich, także dla osób z niepełnosprawnościami. Ogłoszony po raz ósmy cieszy się tak dużym zainteresowaniem, że organizatorzy Stowarzyszenia Integracja przedłużyli termin zgłoszeń do końca marca. Takich kategorii jest 6. To jest tak, przestrzeń publiczna, czyli to wszystko, co jest w przestrzeni publicznej rozwiązaniem takim dostępnym dla wszystkich. Duży obiekt użyteczności publicznej, obiekt usług lokalnych, obiekt biurowo-handlowy i obiekt mieszkalny oraz obiekt zabytkowy. Więc próbujemy tymi kategoriami zamknąć pełne spektrum możliwych realizacji. A mówiła specjalistka projektowania uniwersalnego z projektu Integracja Lab Katarzyna Rzechak. Zgłoszenia mogą przesyłać zarówno twórcy, architekci i urbaniści, jak i użytkownicy budynków i przestrzeni. Tegoroczni laureaci konkursu Lider Dostępności zostaną ogłoszeni podczas uroczystej gali na początku czerwca. Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na przeważającym obszarze kraju, na północy i wschodzie więcej chmur. Przelotne opady deszczu ze śniegiem pojawią się głównie na północy. Termometry pokażą maksymalnie od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum do 8, a nawet 9 na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. A teraz pora na sport, Filip Jastrzębski. Piotr Zieliński strzelił gola dla Napoli w wygranym 3-0 rewanżowym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów z Eintrachtem Frankfurt. Lider włoskiej Serie A, który wygrał pierwsze spotkanie 2-0, awansował do ćwierćfinału. Pomocnik reprezentacji Polski w 64. minucie wykorzystał rzut karny. To jego czwarte trafienie w tym sezonie Ligi Mistrzów. Do ćwierćfinału awansował również Real Madryt. Królewscy pokonali w rewanżu Liverpool 1-0 po golu Francuza Karima Benzemy. Pierwszy mecz zakończył się zwycięstwem drużyny ze stolicy Hiszpanii 5-2. Wcześniej do najlepszej ósemki rozgrywek zakwalifikowały się Bayern Monachium, Inter, Milan, Benfica, Chelsea i Manchester City. W Lidze Mistrzów Siatkarzy w półfinale jest już Jastrzębski Węgiel. W rewanżowym meczu ćwierćfinałowym drużyna z Jastrzębia Zdroju wygrała z niemieckim VfB Friedrichshafen 3-0. W pierwszym spotkaniu w Niemczech było również 3-0 dla polskiego zespołu. W półfinale Jastrzębianie zmierzą się z Halkbankiem Ankara. W Pucharze CEF w półfinale odpadli siatkarze z Kryby Bełchatów. W rewanżowym meczu drużyna trenera Andrei Gardiniego przegrała z Modeną 2-3. Pierwsze spotkanie włoska drużyna wygrała 3-1. W Pucharze Europy FIBA koszykarzy Anwil Włocławek awansował do najlepszej czwórki. W rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Anwil odrobił stratę z pierwszego spotkania i pokonał na wyjeździe turecki Gaziantep Basketball 91-75. Rywalem Włocławian w półfinale będzie Kauhajoki Karhu Basket z Finlandii. W hokejowej Ekstralidze GKS Tychy prowadzi w półfinale z Unią Święcim 2-1 w rywalizacji do 4 zwycięstw. W trzecim spotkaniu Tyszanie wygrali we własnej hali 5-2. Dziś w Tychach następne spotkanie.
Nowy dzień, nowa historia, nowy mecz, więc przeanalizujemy to, co zrobiliśmy w tym meczu źle i przyjeżdżamy tutaj walczyć od pierwszej minuty. Zapowiada zawodnik Unii Oświęcim Kamil Paszek. W drugiej półfinałowej parze Krakowia remisuje z GKS-em Katowice 2-2. Piąty mecz odbędzie się jutro w Krakowie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I 24,5 minuty do godziny 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, gościem naszym teraz na łączach. Czy ze Strasburga, czy z Brukseli? Pan Marek Baldeł, deputowany Lewicy. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam serdecznie, panie redaktorze, witam radiosłuchaczy ze Strasburga. Aha. To najpierw pytanie podchwytliwe. Czy zostaje pan w Parlamencie Europejskim do końca kadencji, czy może koledzy kuszą pana, żeby wystartował pan w wyborach parlamentarnych jesienią tego roku? Nie, koledzy mnie nie kuszą, ale z mojego okręgu, w którym mieszkam, w Częstochowie, tam jest pan doktor Zdzisław Wolski, świetny poseł, świetny lekarz, świetnie spełnia swoje obowiązki jako poseł. Był naszym gościem tu w Polskim Radiu 24, merytoryczny polityk. To prawda, tak, bardzo dobrze przygotowany, trzymam za niego kciuki, żeby ponownie został wybrany. A te dyskusje o tym, kto ma być kandydatem w tym pakcie senackim, docierają do pana, do Brukseli czy do Strasburga, czy to się toczy w kręgach ścisłego kierownictwa Nowej Lewicy? To się toczy w kręgach ścisłego kierownictwa. Myślę, że jeszcze nie ma rozmowy ani o kręgach, ani o nazwiskach, ale ja również popieram pana Wojciecha Koniecznego z PPS-u, który z Częstochowy uzyskał mandat senatora i będę go popierał w tych wyborach, żeby również uzyskał reelekcję. To panu... Też lekarz. Świetnie przygotowany merytoryk. Właśnie, panu posłowi nie tylko lekarz, ale dyrektor dużego szpitala jeszcze. Tak, to prawda. Świetny neurolog, dobrze przygotowany, merytorycznie, spokojny, zrównoważony człowiek, który dba o interesy mieszkańców regionu. No to z tych kandydatów, których pan wskazuje jako godnych, no to fachowcy od konkretnych spraw. Mało tu widzę klasycznych polityków, czyli właściwie amatorów, no bo w Polsce nie ma szkół polityki, tylko samemu to się prawda, jakoś przebijamy. Jeszcze jako szef SLD i szef SLD w Częstochowie i szef SLD w województwie śląskim takich właśnie kandydatów rekomendowałem i promowałem na posłów. A to są jedyni lekarze w klubie Lewicy. To pewno średnio by się panu podobało popieranie na przykład pana Romana Giertycha jako kandydata pana Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej w 90. okręgu senackim, tak ponoć ma być, obejmującym powiat poznański. Choćby z tego powodu, co Lewica mówiła o panu Romanie Giertychu jako ministrze edukacji. Nie tylko jako ministrze edukacji, ale jako szefie młodzieżówki, młodzieży wszechpolskiej, tak? Jego poglądy. No, dla nas skrajnie nacjonalistyczne blokowanie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, bo byłem sekretarzem generalnym Stowarzyszenia ProEuropa, które organizowało kampanię proeuropejską. Jego działalność w tym czasie nie była dobra dla Polski. Cieszę się, że w tamtym okręgu nie będę głosował. A czym pan tłumaczy tę zmianę uczuć do pana Romana Giertycha ze strony kierownictwa Platformy Obywatelskiej? Oni się zmienili, czy pan Giertych się zmienił? Ja myślę, że też pan Giertych się zmienił ze względu na, no, myślę, że nie całkowicie jego poglądy się zmieniły, ale myślę, że wspólni wrogowie połączyli i pana Tuska, i pana Giertycha. No tak zgodnie z tym starym przysłowiem, tak, że no wróg tak. Mojego wroga może być moim przyjacielem. Moim przyjacielem. W Polsce toczy się pewien spór ideowy wokół Jana Pawła II, ale nie tyle o to chciałem pana zapytać, tylko o to, co przeczytałem wczoraj
w Gazecie Wyborczej wypowiedzi z rozmowy z panem profesorem Januszem Majcherkiem, socjologiem i filozofem, który powiedział coś takiego. To nie jest walka o pamięć Jana Pawła II, tylko o kształt Polski. O to, czy pod jego patronatem zostanie zaprowadzone państwo zideologizowane, w którym prawo będą dyktować hierarchowie. Gdzie pan Majcherek, a może pan też widzi tych ajatollahów katolickich, którzy próbują wpływać na przykład na prawodawstwo w Polsce? Panie redaktorze, wypowiedzi wielu hierarchów kościelnych wzywających do zwiększenia udziału religii w zinstytucjonowanym państwie, w zinstytucjalizowanym państwie, no jest widoczne. No, ja również mogę się posłużyć przykładem biskupa z mojego miasta, czyli arcybiskupa Depo, który jest znany z bardzo ostrych wypowiedzi, ale ja jestem zwolennikiem państwa światopoglądowo-neutralnego. Czy istnieje zagrożenie... Poradziliśmy sobie z tym. A czy istnieje jakiekolwiek zagrożenie dla świeckości państwa w Polsce? No, istnieje, panie redaktorze. Przypomnę, że Iran to był bardzo laicki kraj, w którym kobiety... Trochę pod przymusem, panie pośle, no funkcjonowały, bo... Funkcjonowały tak, jak... Funkcjonowały to tak, to jak prawda, ale cesarz Reza Pahlavi tak sobie życzył i to było państwo trochę totalitarne jednak, mimo że monarchia. No, a teraz monarchia. Mamy państwo demokratyczne. Nie. W tym sensie, że zarówno demokrację... Zamordystyczną, że tak powiem. Zarówno demokrację narzucono trochę z góry, jak i zamordyzm narzucono z góry. O to mi prawda, tylko chodziło. Ale systemy potrafią się zmieniać. Ja wierzę, że w Polsce jest to niemożliwe, ale chciałbym jednak, żeby prawo było ustalane w parlamencie polskim, a nie w instytucjach kościelnych. Tak jest. I tutaj przyznam się szczerze, że trochę, że też widzę, że jednak Jarosław Kaczyński nie do końca się ugina pod naciskami różnych hierarchów kościelnych. To jeszcze zapytam pana... Ale pamiętam, że za czasów Platformy był podział na Kościół Warszawski i Kościół Krakowski. Łagiewnicki. To pamięta pan, Donald jak posłowie... Tusk, i Donald Tusk głosował przeciwko ustawom światopoglądowym, których ja byłem autorem i sprawozdawcą w polskim parlamencie. No właśnie, to pan... Platforma ramię w ramię z PiS-em odrzucała wszystkie prokobiece ustawy, no to które ja składałem. Pamięta pan z pierwszej ręki i pamięta pan zapewne rekolekcje polityków Platformy na Jasnej Górze, na Świętej Górze, w Gostyniu, w Łagiewnikach, odwiedziny u benedyktynów w Tyńcu. To hipokryzja z dzisiejszej perspektywy? Myślę, że częściowo u niektórych kolegów z Platformy tak, ale myślę też, że część polityków się zmieniła. Donald Tusk, będąc w Brukseli, zobaczył, że świat jest trochę inny i że postanowił wyjść z tych starych butów i postanowił trochę zmienić swoich kolegów. Zresztą ta deklaracja o tym, że ci, którzy nie będą, czy ci, którzy zostaną konserwatystami, nie znajdą miejsca na listach Platformy Obywatelskiej. To taka silna deklaracja, więc ja tutaj też pozytywnie wierzę w taką pozytywną zmianę, no wynikającą choćby z tego, jak wygląda świat. No jednak podróże kształcą i człowiek, jak podróżuje, widzi, jak żyją inni ludzie, to może jednak wyciągać inne wnioski. To muszę się zastanowić, bo byłem w tylu krajach, jakie wnioski powinienem z tego wyciągnąć. Ale nie żartując, zanosi się na to, że ten zakaz sprzedaży pojazdów spalinowych po 2031 roku może zostać przedłużony, bo jest silna grupa sprzeciwu z Niemcami, Włochami i także Polską. Czy uważa pan, że to się stanie?
bo to musi być decyzja pana między innymi, czyli Parlamentu Europejskiego, czy odejdzie się od tych założeń i czy faktycznie się odejdzie i czy to jest dobre rozwiązanie, no bo tu głosy są oczywiście tych zwolenników walki o poprawę klimatu, że to jest złe rozwiązanie, ale ludzie patrzą realistycznie na to, czy społeczeństwo może się na tyle zmienić, żeby się przestawiło w ciągu no, kilkunastu lat raptem. Panie redaktorze, ja w ogóle jestem w szoku, bo Parlament Europejski nigdy nie głosował za zakazem sprzedaży samochodów spalinowych po 35 roku. Nie wiem, skąd to dziennikarze wzięli. Nie, bo to jest... powtarzają. To, no, nie ma, to jest nieprawda. Nie ma ścisłego zakazu. Zakazem sprzedaży. To prawda, tylko te samochody będą obłożone takim podatkiem, że się nikomu nie opłaci po prostu. Nie, ale jeśli nawet w tej sprawie pan mówi, to Mateusz Morawiecki zgodził się, wbrew nawet lewicy, bo moja grupa była przeciwko opodatkowaniu samochodów spalinowych, a w KPO jest właśnie... punkt, który wpisał rząd, żeby opodatkować samochody spalinowe i to nawet nie po 35. Ale to też ten file, ta rezolucja nie dotyczy podatku. Naprawdę, panie redaktorze. Wszyscy no, w Polsce toczymy tak naprawdę dyskusję wirtualną, bo ktoś jakiegoś fejka wymyślił. Parlament Europejski nie zabrania sprzedaży po 35 roku aut spalinowych. Naprawdę. Nie wiem, skąd to się wzięło. To jest nieprawda. Ja o tym wiem. Tylko ludzie uważają, że te podatki będą tak radykalne, że to de facto będzie oznaczać, że tych zwolenników nie będzie stać na to, żeby Ja liczę, że te podatki nie wejdą. Ja liczę na to, że te podatki nie wejdą. Moja grupa będzie to blokować, ale to nie chodzi o podatki i zakaz sprzedaży. Chodzi o to, że Parlament Europejski podjął decyzję razem z Komisją i razem z Radą, bo już trialogi się skończyły w ubiegłym roku, czyli z premierami i prezydentami kraju, o tym, żeby nie można było rejestrować nowych samochodów tak. po 35 roku. Ale to nie chodzi o to, że pan czy ja kupimy po 35 roku samochód z silnikiem spalinowym i nie będziemy mogli go zarejestrować. To jest nieprawda. Chodzi o to, że producent samochodu z silnikiem spalinowym nie będzie mógł go poddać homologacji. Jeżeli go wymyśli po 35 roku, to nie będzie mógł go homologować i wprowadzić do sprzedaży. Ale wszystkie, które będą miały homologację, będzie można nimi normalnie handlować, będzie je można kupić, będzie nimi można jeździć. Jak ktoś zabroni handlować samochodami po 35 roku, będzie mówił, że na podstawie tej rezolucji nie wolno handlować samochodami, proszę mu powiedzieć, że BALD nie pozwala. Jasne, jasne. I można handlować. Dobrze, że pan to wyjaśnia, bo to w obiegu publicznym trochę się miesza te dwie sprawy tego, czy to się będzie opłacać z tym, czy to jest... Myślę, że się nie będzie opłacać. Jest dozwolone. Właśnie nie będzie się opłacać niestety. Nie będzie się opłacać, ale nie tylko, nie ze względu nawet na podatki, na różnego rodzaju rzeczy, tylko będą samochody elektryczne bardziej dostępne. W mojej ocenie i w ocenie Parlamentu Europejskiego baterie będą dużo tańsze, a dzisiaj koszt samochodu elektrycznego to 50% koszt części i zbudowania tego samochodu, a 50% koszt baterii. No i jeszcze jest problem tej infrastruktury energetycznej, panie pośle, bo gdyby dzisiaj choćby połowę samochodów podłączyć do prądu w Polsce, czy gdyby były elektryczne, to byśmy wylecieli w kosmos energetycznie, bo ani linie przesyłowe. Myślę, że byśmy raczej nie wylecieli w kosmos, tylko byśmy mieli blackout. Ale no generalnie tutaj dużo, polski rząd ma dużo do zrobienia. Jedno bo jeżeli patrzę na mapy samochodowe, ciemność, widzę ciemność. To no, w krajach europejskich to całkiem nieźle wygląda. Zresztą jak jeżdżę, to widzę mnóstwo stacji do ładowania samochodów elektrycznych. Ale w Polsce z tym mamy problem i polski rząd powinien jednak zabezpieczyć nas, bo odwrotu od samochodów elektrycznych nie ma. I mówię to jako mechanik samochodowy. O. Po prostu sprawność samochodów elektrycznych wynosi 97-98%, a samochodów spalinowych 40-50%. To o tej pana specjalności nie wiedziałem, żeby jeszcze te zasięgi... Ale jakby pan redaktor chciał porozmawiać o wyższości samochodów elektrycznych nad spalinowymi, to jako mechanik niestety muszę przyznać, że jednak te elektryczne są no,
dużo sprawniejsze i dużo lepsze. Bo są proste, przez silnik elektryczny ma ponad 100 lat. Samochody elektryczne były budowane wcześniej niż spalinowe, tylko był problem z bateriami. Zdecydowanie tak? Wcześniej. To jest pomysł sprzed jeszcze wynalazków. A jeśli ktoś mówi, że one będą jeździły krótko, to niech pan redaktor spojrzy. No ja tutaj żartuję, ale na Meleksy, które jeździły w naszych zakładach i fabrykach, tak? Pamiętam te po czasy. Po 10-15 lat. Panie pośle, porozmawiamy sobie jeszcze o tym przy innej okazji. Dziś muszę podziękować, bo mamy już następnego rozmówcę. Bardzo dziękuję, pan Marek Balt, dziękuję eurodeputowany Lewicy. Balt pozwala kupować samochody spalinowe po 35 roku. Naprawdę. Dziękuję bardzo. Ogłoszenie społeczne. Chcą ci postawić maszt telefonii komórkowej koło domu? Zlikwidować transport publiczny? Wyciąć drzewa? Reaguj, walcz, stawiaj opór. Jeśli działasz w organizacji społecznej, podpowiemy ci, jak skutecznie walczyć o swoje prawa. Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich oferuje bezpłatne szkolenia i pomoc ekspertów. Szczegóły na stronie akademia.instytutsprawobywatelskich.pl. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Stanisław Janecki, teraz szybciutko przechodzę do pana profesora Macieja Drzonka, politologa z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się. Panie profesorze, czy w Polsce problemem jest państwo wyznaniowe? Nie, znaczy ja takiego problemu nie dostrzegam, natomiast niewątpliwie tutaj widzimy też pewnego rodzaju mankamenty związane z tym, jak Kościół funkcjonuje, bo i wewnętrznie widzimy, że Kościół, jeśli chodzi o promowanie pewnych nowych metod duszpasterskich, ma z tym kłopot. Po drugie, nie ma wyraźnego lidera w Kościele katolickim dzisiaj, który byłby takim powszechnym autorytetem dla całego Kościoła, tak jak to było za czasów prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego. No i później było to miękkie przejście, kiedy tym liderem, choć był na stolicy apostolskiej, Jan Paweł II. No i oczywiście i jedni, i drudzy, bo Kościół, tak jak i w poprzedniej rozmowie pan redaktor nawiązywał do tych takich, bym powiedział, dla niektórych miło brzmiących dla ucha określeń typu Kościół Łagiewnicki, Kościół Toruński, jakiekolwiek inne kościoły, to świadczy też o tym, że są duchowni, którzy albo po jednej stronie za bardzo się angażują, czyli nazwijmy tej neoliberalnej, jak i po tej drugiej stronie, czyli nazwijmy takiej bardziej tradycjonalistycznej. Ja pana profesora o to zapytałem z tego powodu, że wczoraj przeczytałem rozmowę z profesorem Januszem Majcherkiem, socjologiem i filozofem, który mówi wprost, że chodzi o to, cytuję, czy będziemy żyli w państwie ideologicznym, podporządkowanej jednej doktrynie, w którym prawo jest dyktowane przez duchowieństwo jednego z wyznań, w którym patronem duchowym jest człowiek, który potępiał in vitro, domagał się całkowitego zakazu aborcji i wypowiadał się krytycznie o osobach LGBT. To jest oczywiście aluzja do Jana Pawła II. Więc wyciągając wnioski z tego, co mówi pan profesor Majcherek, można by się obawiać, że w Polsce państwo zakazuje komuś być niewierzącym, karze za niechodzenie do kościoła, czy może jak w niektórych państwach islamskich grozi kara śmierci za stosunki pozamałżeńskie. No, gdzie jest ten przejaw tego, o czym mówi pan profesor Majcherek? Znaczy ja nie wiem, gdzie widzi tego typu zagrożenia pan profesor Majcherek, ja ich nie dostrzegam, rzecz jasna. Myślę, że to jest właśnie tak jeden przykład wypowiedzi, która ma w pewien sposób wpływać na pewne emocje, czy antagonizować tych, którzy nie są w Kościele katolickim przeciwko temu Kościołowi, bo tak zwykle bywa, że ci, którzy nie są w jakiejś instytucji, najlepiej w cudzysłowie znają się na tej instytucji i najbardziej chcą ją poprawiać.
Natomiast profesor Majkarek, pan redaktor był uprzejmy w poprzedniej rozmowie tam zacytować początek jego wypowiedzi, z której wynikało, że ta dyskusja, która się po tym filmie puszczonym przez jedną ze stacji komercyjnych rozpoczęła, dotyczy tak naprawdę w jakim państwie będziemy żyli. Ja się zgadzam z tą pierwszą częścią wypowiedzi Janusza, profesora Majcherka, iż to jest dyskusja, czy my będziemy żyli w państwie, które byłoby naznaczone zasadami, które głosił przez całe swoje życie kardynał Wojtyła, a później Jan Paweł II, czy właśnie nie, czy będziemy uciekali, no bo jeśli dzisiaj toczy się ta dyskusja o Janie Pawle II, no to myślę, że można zadać proste pytanie. Co złego mówił Jan Paweł II, jeśli chodzi o życie społeczne? No ja nie widzę tutaj jakichś w jego encyklikach, czy w jego licznych homiliach, w jego niezliczonych spotkaniach z różnymi osobami na całym świecie jakichś antagonizujących stwierdzeń, wręcz odwrotnie. Jeśli w jakikolwiek sposób krytycznie wyrażał się, to próbował napiętnować zło, które dostrzegał. No ja przypomnę jeszcze, panie profesorze, że istniała przecież ta Akademia Papieska, skupiająca bardzo wielu naukowców, między innymi Stephena Hawkinga, gdzie na problemy ewolucji patrzono w zupełnie nowoczesny, naukowy sposób, że wyobrażenia czasem o tym, jaki jest stosunek Kościoła do nauki, czy właśnie do ewolucji, są często fałszywe, wynikają też z ignorancji tych, którzy formułują pewne zarzuty. No właśnie, pan redaktor tutaj dotyka bardzo istotnej kwestii, którą dzisiaj w dyskursie publicznym bardzo często można dostrzec, że ci, którzy zabierają głos w różnych sprawach, nie zadają sobie trudu, żeby choćby spróbować dotknąć meritum sprawy i dopiero potem próbować jakąś refleksję własną poczynić i wygłosić własne opinie. Czy grozi nam taka skrajność, że jedni będą mówić o państwie wyznaniowym, inni porównywać, jak się zdarza pani Janinie Ochojskiej, Straż Graniczną do SS? Czy to nie jest ślepy zaułek po prostu rozhuśtywania emocji i robienia wojny ideologicznej bez żadnych podstaw? Nie, to niewątpliwie jest bardzo niebezpieczne, bo to antagonizuje społeczeństwo i na wielu aspektach dzisiaj widzimy efekty tego antagonizmu. Znaczy, nie wiem, widzimy na przykład niektórzy na samochodach sobie 8 gwiazdek przyklejają. No, można mieć różne poglądy i na tym polega też państwo demokratyczne, że każdy te poglądy może głosić. Natomiast dlaczego w sposób wulgarny? Tak? No, to jest taki przykład namacalny tego, czego nie obserwowaliśmy. Nie prymitywizujmy, bo musimy kończyć, panie profesorze, bardzo przepraszam, nie prymitywizujmy debaty publicznej, bo nie ma takiej potrzeby po prostu. No dokładnie. Debata powinna opierać się zawsze na faktach i na prawdzie. Bardzo dziękuję. Pan profesor Maciej Drzonek, politolog z Uniwersytetu Szczecińskiego. Dziękuję, panie profesorze. Dziękuję, kłaniam się. Reklama. Marian.
Państwa, poranek Polskiego Radia 24. Nasze rozmowy trafią za moment na polskieradio24.pl. Będzie można podzielić się w mediach społecznościowych, a przed nami dwie polityczne strony. Dzisiaj to będą panie Olga Semeniuk-Patkowska, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister rozwoju i technologii oraz Paulina Henning-Kloska z Polski 2050. Panie spotkają się na naszej antenie. Wersja wideo też oczywiście dostępna. Poza stroną to także na YouTubie, w mediach społecznościowych, na Facebooku i na Twitterze Polskiego Radia 24. Polecamy się Państwu serdecznie. No i dogoniła nas godzina 8. W tym momencie punktualnie minęła, zatem czas na informację dnia. Prezydent Republiki Czeskiej rozpocznie przed południem dwudniową wizytę w Polsce. Z prezydentem Andrzejem Dudą będzie rozmawiał o Ukrainie, a także przyszłości NATO i Unii Europejskiej. To wielki sukces służb. Tak szef MON Mariusz Błaszczak mówi o rozbiciu siatki szpiegowskiej działającej na rzecz Rosji. Porozumienie, memorandum podpiszą dziś operatorzy gazowej infrastruktury przesyłowej Polski i Ukrainy. Rafał Boguta, zapraszam. Nowy prezydent Czech Petr Pavel przelatuje do Polski z dwudniową wizytą. Jej głównym punktem będą rozmowy z prezydentem Andrzejem Dudą. Tematykę spotkania zdominują kwestie bezpieczeństwa, Ukraina oraz przyszłość NATO i Unii Europejskiej. Prezydenci omówią też stan relacji dwustronnych. I o tych relacjach mówił rano na naszej antenie szef gabinetu prezydenta Dudy Paweł Szrot. Obecnie ta współpraca jest wzorowa, bardzo ścisła i bardzo dobra. W planie wizyty czeskiego przywódcy są również spotkania z marszałkami Sejmu i Senatu oraz jutro z premierem Mateuszem Morawieckim. Również jutro Petr Pavel ma udać się na lotnisko Rzeszów-Jasionka, gdzie odwiedzi polsko-amerykański hub logistyczny. A dzisiejsza ceremonia powitalna czeskiego przywódcy na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego ma się rozpocząć o godzinie 11. O tej samej godzinie szef MSWiA Mariusz Kamiński ma wygłosić oświadczenie dla mediów. Jak napisał na Twitterze rzecznik ministra Stanisław Żaryn, w nim ma się odnieść do doniesień RMF FM. Przypomnę, że dziennikarze tej stacji podali, że na Podkarpaciu rozbito siatkę szpiegowską pracującą na rzecz Rosji. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mieli zatrzymać 6 cudzoziemców działających na rzecz rosyjskich służb specjalnych. Informacje te potwierdził w programie pierwszym Polskiego Radia szef MON Mariusz Błaszczak. Ci ludzie działają na szkodę naszego kraju, powiedział wicepremier. Jak podkreślał, rozpracowanie tej siatki to wielki sukces. Jeżeli mamy do czynienia ze siatką szpiegowską, to oczywiście zbierają ci ludzie informacje w jakimś określonym celu. Ci ludzie działają na szkodę naszego kraju. Ja chciałbym bardzo mocno podkreślić wielki sukces, jaki osiągnęli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, gdyż cała ta siatka szpiegowska została rozpracowana, więc to jest niewątpliwie dowód tego, że polskie służby działają na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju w sposób bardzo sprawny. O tej sprawie przeczytają Państwo również na naszym portalu polskieradio24.pl. A szef MON przekazał także, że ukraińskie siły zbrojne zamówiły polskie karabinki Grot. Zamówienie trafiło do radomskiej fabryki broni Łucznik. A w ciągu ostatniej doby siły ukraińskie odparły 75 rosyjskich ataków na wschodzie kraju. Sztab generalny informuje, że najcięższe walki toczą się w okolicy Łymanu, Bachmutu i Awdijiwki w obwodzie donieckim. Przeciwnik kontynuuje próby całkowitego otoczenia Bachmutu. Nie posuwa się jednak naprzód. Operatorzy gazowej infrastruktury przesyłowej Polski i Ukrainy, Gaz System i Gas Transmission System Operator of Ukraine, czyli GTSOU, podpiszą dziś porozumienie memorandum. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa powiedziała, że będzie to kolejny etap współpracy. To jest dokument, który zaciśnie współpracę sieci. Jest to naturalny dokument, bo w związku z tym, że to połączenie będzie, to ta zależność sieciowa będzie większa, więc to jest zaciśnienie współpracy sieci. Oczywiście ta współpraca jest. Między innymi w ostatnim czasie realizowaliśmy serię szkoleń, jak szybko odbudowywać sieć. Szkoleń oczywiście w większości online z natury rzeczy. Natomiast jest to jakiś kolejny etap współpracy pomiędzy sieciami. Wczoraj przedstawiciele obu spółek omawiali w Warszawie kwestie przesyłu gazu ziemnego z wykorzystaniem infrastruktury obu państw w celu wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu.
Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął z urzędu postępowanie wyjaśniające w sprawie publikacji Franciszkańska 3 w telewizji TVN. Poinformowano o tym w komunikacie. Zaraz po emisji wszcząłem postępowanie wyjaśniające z urzędu i wezwałem spółkę TVN do niezwłocznego przesłania wyemitowanego materiału. Do Krajowej Rady wpływają liczne skargi w związku z tą audycją, a ich liczba stale rośnie. Przekazano we wpisie na Twitterze. W publikacji tej pojawiły się sugestie, jakoby Karol Wojtyła w czasie, gdy był metropolitą krakowskim, miał wiedzieć o przypadkach tuszowania pedofilii wśród duchownych. Komentatorzy oraz historycy zwracają uwagę, że oskarżenia są oparte na materiałach SB, których nie można dziś zweryfikować. W odpowiedzi na tę publikację Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II. O uszanowanie pamięci jednego z najwybitniejszych naszych rodaków zaapelowała także Konferencja Episkopatu Polski. Biskup pomocniczy katowicki Adam Wodarczyk powiedział na naszej antenie, że ksiądz Franciszek Blachnicki miał odwagę i nie bał się totalitarnej władzy PRL. Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki ogłosili, że zmarły w 1987 roku duchowny został otruty przez komunistyczne służby. Biskup Wodarczyk, od 2001 roku postulator procesu beatyfikacyjnego księdza Blachnickiego, podkreślił, że duchowny miał niezachwianą wiarę, a obserwującego od 1954 roku służby uznały, że groźby nie mogą go złamać. To był człowiek, który z systemem totalitarnym zetknął się już także jako młodzieniec w czasie II wojny światowej, kiedy przebywał też przez 135 dni w celi śmierci, kiedy przebywał też w obozie Auschwitz, także w bunkrze obozowym. To był człowiek, który tej śmierci patrzył fizycznie niejednokrotnie w oczy. On po prostu miał jakąś inną zupełnie perspektywę życia, w którym nie było miejsca na jakiś lęk wynikający z takiej próby zastraszenia człowieka. Śledztwo prowadzone przez IPN wykazało, że ksiądz Franciszek Blachnicki był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na ogół pochmurno, najwięcej słońca w zachodnich regionach, z kolei na północy i południowym wschodzie przelotne opady deszczu ze śniegiem, w Karpatach dziś opady śniegu. Temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni na północy i w dolinach górskich około 6 w centrum do 7-8 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To jest poranek Polskiego Radio 24 w czwartek. Gdzie 18? Już o sobocie myślałem. 16 dzień marca. Słońce wstało o godzinie 5:49. Zajdzie 20 minut przed godziną 18, a dzień będzie trwał prawie 12 godzin bez 8 minut. I dzień pandy dzisiaj mamy, gdyby ktoś chciał świętować. To podobno najbardziej taka uniwersalne zwierzę, bo jest i czarne, i białe, i azjatyckie w jednym momencie. Na zegarze 7,5 minuty po godzinie 8. Dwie strony. Stanisław Janecki. Witam o poranku w dalszym ciągu. Tak mnie trochę zaskoczyło to, że słońce wstaje. No bo słońce nie wstaje, to ziemia się po prostu porusza wokół ziemi. Trochę ta aluzja jest po to, że czasem punkt widzenia zależy od przyjęcia błędnych kryteriów, że to, co jest zmienne, to jest stałe i odwrotnie. Tak, podobnie bardzo może być z inflacją. Jak inflacja zacznie spadać, wiele naszych obywateli pewnie zastanawia się i oczekuje, że ceny w sklepach zaczną spadać. Otóż nie. Niższa inflacja oznacza, że ceny rosną dalej. Póki co oczywiście inflacja rośnie. Tak się przedstawiła państwu pani Paulina Henik-Kloska, posłanka Polski 2050. Dzień dobry. Dzień dobry, a obok jeszcze mamy panią Olgę Semeniuk-Patkowską, wiceminister rozwoju i technologii i radną Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Pani poseł Henik-Kloska wskoczyła w inflację. No to zacznijmy od tej inflacji, 18,4%. No tak, jak inflacja spada, to też ceny rosną, tylko wolniej po prostu. Ale czy to, co mamy w lutym,
bo były takie zapowiedzi, że na luty może przypaść szczyt w ogóle tej inflacji. Niektórzy nawet mówili, że możemy dojść do 20%. Ten przyrost jest mniejszy, ale ten miesięczny jest podobno wyższy od tego zapowiadanego. Co można na podstawie tego, co się dowiedzieliśmy z GUS, powiedzieć? Kiedy to się zatrzyma, czy spadnie do tych prognozowanych przez pana profesora Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, jednocyfrowych wymiarów? Pani Olga Semeniuk-Patkowska. Panie redaktorze, pani poseł, szanowni państwo, nie jest zaskoczeniem dla nas odczyt inflacji za styczeń i luty bieżącego roku. Spodziewaliśmy się tego wzrostu, nawet wyższego niż prognozy wskazywały na to, ale również spodziewamy się i o tym mówimy. Zarówno Ministerstwo Finansów o tym mówi, jak i poszczególni członkowie rządu, że będziemy powoli wchodzili w dezinflację, czyli spowolnienie wzrostu cen, co nie oznacza, szanowni państwo, że mamy do czynienia z sytuacją, w której w sposób gwałtowny ta inflacja spadnie do poziomu jednocyfrowego, choć oczywiście założenia Narodowego Banku Polskiego wskazują, że do końca roku ten poziom inflacji będzie się stopniowo obniżał. Natomiast nie ma takiej możliwości, o tym też mówimy, żeby inflacja z miesiąca na miesiąc spadła do poziomu sprzed 2020 roku, z czasów przedpandemicznych. To jest niemożliwe, abyśmy osiągnęli ją dzisiaj na poziomie 7,4 czy 7,8. Będziemy oczywiście robili też wszystko i to też widzimy w Europie, ponieważ to, że my mamy najwyższą inflację od wielu lat, nie oznacza, że w krajach europejskich ta inflacja jest niższa. Musimy też pamiętać o czymś ważnym. To jest zaskakująco niska we Francji dla mnie. Musimy... Ja nie bardzo rozumiem tak. Powody tego. I teraz musimy fenomenu. Pamiętać o tym, że na skalę inflacji wpływ ma koszyk dóbr, ale również polityka eksportu, polityka importu, siła gospodarcza, siła waluty, kondycja gospodarcza i tutaj bierzemy pod uwagę wiele czynników. Proszę pamiętać, że w jednym kraju inflacja może mieć związek z towarami, w innym kraju z usługami. Wszystko zależy od tego, jak wygląda polityka eksportu i importu, jak te relacje przekładają się również na per capita PKB. Pani poseł Henik-Kloska, która zajmuje się tymi kwestiami też na co dzień, ale panią chciałem zapytać o to, czy taka metoda, jaką zastosował w mediach społecznościowych pan premier Donald Tusk, że bierze sobie gazetki z pewnej sieci handlowej i mówi: o, ta gazetka mi przypomniała, jak kupowałem pomidory, a teraz taka jest cena. Ludzie mu wypominają, że w tych aktualnych gazetkach też bywają ceny dwa razy niższe od tych, które on podaje. Czy będziemy mieli do czynienia z takim przepychaniem się? O, jaka drożyzna i czyja to jest wina? Czy sprowadzi się do swego rodzaju takiego trywialnego traktowania tego istotnego dla wielu rodzin problemu? Czy absolutnie nie można trywializować i absolutnie te ceny średnie pokazują, jak bardzo drogo jest i jak bardzo te ceny wzrosły. I to jest punkt odniesienia przeciętnego chociażby emeryta, który zaczyna zamiast w kilogramach kupować w sztukach. Tak? Pomidory, ogórki, paprykę, cebulę nawet, która poszła w górę. I to jest dzisiaj rzeczywistość, w której mam wrażenie przez ostatnie miesiące zabrakło odpowiedzialnego rządu i poważnego banku centralnego. Bo rząd zamiast... Co chce pani powiedzieć, że działania rządu sprzyjają inflacji i banku centralnego? Tak, dokładnie to chcę powiedzieć. Pan prezes Glapiński tłumaczył, że Czechy podjęły różne działania na stopach procentowych kilka miesięcy przed Polską, a wciąż inflację mają wyższą od nas, więc może nie ma tego ścisłego związku. To ja mam zupełnie co innego na myśli. Nie mówię tu o samo podnoszenie stóp procentowych. To byśmy mogli kolejną godzinę o tym rozmawiać i przeanalizować, czy decyzje Banku Centralnego były najbardziej właściwe, ale spójrzmy chociażby na takie dwie rzeczy. Po pierwsze, rząd niestety wciąż pompował ceny zamiast je ścinać. Na przykład ceny energii, ceny paliw. Rękami spółek Skarbu Państwa pompowano nadmiarowe zyski, zamiast zbijać ceny. Myśmy mówili o potrzebie wprowadzenia rozszerzonego pakietu taryf regulowanych. Rząd do dziś tego w zasadzie nie wprowadził, tylko mrozi ceny, przekładając pieniądze z kieszeni do kieszeni. Robi to inną metodą. Efekt jest taki, że spółki Skarbu Państwa wciąż mają pompowane ceny. Z tych wysokich zysków wpadają pieniądze do budżetu państwa i są dzielone według uznania rządu. To jest odwrotna metodologia od tego, którą myśmy prowadzili.
zaproponowali, która doprowadziła do tego, że te ceny zbijają się wolniej. Ale co mógł jeszcze zrobić rząd? No chociażby uruchomić środki europejskie. One w krótkim okresie pozwoliłyby wzmocnić złotego, bo chociażby sama takie uruchomienie dużej ilości euro na rynku i wymiana euro na złotego sprawiłaby, że no, złotówka by się umocniła. To nie, bo to transzami napływa. Ale to zawsze jest taka naturalna interwencja, która by wpływała, ale tu jest też kluczowa pewna nastrój inwestorów międzynarodowych i międzynarodowych rynków, tak? Która by wzmacniała złotego. Gospodarcze nastroje decydują o tendencjach. Najważniejsze są w dłuższym okresie oczywiście to jest modernizacja naszej gospodarki, obniżanie kosztów funkcjonowania tej gospodarki, między innymi poprzez transformację energetyczną, ale nie tylko. Co jeszcze mógł zrobić? No, oszczędzać. Zamiast kupować Wille Plus, można było jednak te pieniądze zostawić, nie pompując długu, tak? Sądzi pani, że kilkadziesiąt milionów ma wpływ na... Nie, ja mówię inflacji? O dużo większej skali, chociażby tej skali, która dotknęła finanse publiczne poprzez obniżenie transparentności i wyprowadzenie na zewnątrz. My nie wiemy, co tam się zadziało, bo do dziś rząd nie rozliczył się robi z tych pieniędzy. Robi pani aluzję do funduszy celowych, jak rozumiem. W których uzbierało się długu już na 300 miliardów złotych, z których rząd się nigdy nie rozliczył. To znowu wpływa na wiarygodność tego rządu nadzieję, w oczach międzynarodowych. Mam nadzieję, że pani minister Patkowska sobie rejestruje. Tak. A efekt, ja już kończę. I to jest jakby kierunek, co rząd mógł zrobić. Natomiast efekt jest taki, że ceny rosną, a płace nie nadążają za cenami. Średnio statystycznie spadły o 2%, ale dobrze wiemy, że w gospodarce jest tak, że ktoś dostał dwa razy tyle, co inflacja podwyżki, a ktoś inny nie dostał wcale. No i mniej więcej na poziomie ubiegłego roku zaliczyliśmy inflację trochę powyżej 16%, co oznacza dwie zjedzone pensje tych osób, które podwyżki nie dostały. A ja mam tu PIT jeszcze pani emerytki, która przyszła do mnie do biura i która mówi, że jej dochody w 2021 wyniosły rocznie 17 410. Pani minister te PIT-y widziała przed programem, a za 2022 jej dochód to 15 886. To jest efekt Polskiego Ładu. Nikt, kto zarabia poniżej 12 800 miał nie stracić. Tu jest dowód trwały na piśmie, na PIT-ach, na rozliczeniach, które przyszły z ZUS-u do emerytki, że straciła. No to zacznijmy od tej emerytki, pani minister. Zwracam się do Olgi Semeniuk-Patkowskiej. A potem po kolei, czy rząd robił źle i tuczył na przykład spółki Skarbu Państwa, czy jednak działał na rzecz obniżenia cen energii, gazu, cen paliw? Jak to było? Do kwestii pani, która złożyła i wysłała swój PIT do pani poseł, za chwileczkę się odniosę, ale chciałabym zacząć od w ogóle emerytów. Po pierwsze, była tutaj mowa o tym, że emerytury są zjadane przez inflację. 13 i 14 emerytura, ale również waloryzacja emerytur. I tutaj mogę powiedzieć o swoim kontekście prywatnym, ponieważ moja mama też jako emeryt dostała waloryzację na poziomie prawie 400 zł. To są spore pieniądze, jeżeli chodzi w ogóle o miesięczne też rozliczenie. Więc to są dodatkowe środki, które w ramach Polskiego Ładu, tego programu, o którym pani poseł mówi, który jest taki zły, są przekazywane właśnie odpowiednim grupom środowiskowym, które tych środków finansowych potrzebują, bo my jako rząd Prawa i Sprawiedliwości zdajemy sobie sprawę z tego, jakie skutki ma inflacja. To po pierwsze. Po drugie, płaca minimalna. Płaca minimalna, mimo trwającej wojny, mimo trwającej pandemii, przez 3 lata, z roku na rok rosła. Proszę pamiętać, że wymogiem, który nas obliguje do tego, aby taką waloryzację również w kontekście płacy minimalnej przygotowywać i podnosić tę płacę minimalną, jest Rada Dialogu Społecznego, na której spotykamy się ze stroną pracowników, pracodawców, związków zawodowych. I tutaj również musimy zadbać o kontekst przedsiębiorców, którzy zgłaszają różnego rodzaju uwagi co do właśnie utrzymywania pracowników. I oczywiście po stronie opozycji są pewne pomysły, na przykład niepłacenie ZUS-u, na przykład destabilizacja finansów publicznych, bo takie pomysły słyszałam, żeby w ogóle przedsiębiorcy nie płacili ZUS-u, żeby zacząć rozszerzać tak naprawdę przez to szarą strefę, co jest niemożliwe do osiągnięcia, ponieważ pieniądze, które wpływają do budżetu państwa, idą na różne cele, w tym
na ochronę służby zdrowia, w tym na kwestie bezpieczeństwa, na edukację. No musimy pamiętać, że samorządy żyją przede wszystkim z subwencji, bo bardzo często, szczególnie te duże miasta, które powinny mieć możliwość i kolory do tego, aby móc zarabiać środki i przychody własne, nie robią tego. I to jest problem. Często mniejsze samorządy zarabiają, a te duże samorządy, które mają duże budżety, nie są w stanie same wygenerować przychodów. Krajowy Plan Odbudowy, kolejna kwestia i środki finansowe. To jest wygodny temat, panie redaktorze, dla opozycji do tego, żeby atakować rząd. Wiemy o tym, że jesteśmy w trybie negocjacji. Na wszystko czekamy, to ma być recepta. Na umocnienie złotego, na inwestycje lokalne, na wzmocnienie wiarygodności polskiej. Oczywiście, panie redaktorze, to nie ulega wątpliwości, że są to środki finansowe, które mają służyć celom samorządowym, dla przedsiębiorców, mają być na inwestycje kierowane, ale nie są jedyną częścią środków w wieloletnim planie finansowym europejskim. Mówimy tutaj o funduszach strukturalnych, których podwalina jest o wiele szersza finansowo niż same ale środki z Krajowego Planu Odbudowy. Pani komisarz Ferreira była w Polsce. Czy to oznacza, że są te środki oczywiście, że na poszczególne województwa, w tym na przykład na województwo śląskie, te środki już z funduszu strukturalnego są kierowane na poszczególne cele, ale nie możemy zapominać o tym, że ze środków, które przedsiębiorcy zwracają w ramach tarcz antykowidowych, do czego byli zobligowani przez prefinansowanie i finansowanie tego ze środków unijnych. Dzisiaj z tych środków również prefinansujemy różnego rodzaju założenia, czy to z Ministerstwem Infrastruktury, projekty tak zwane kamienie milowe, czy to z infrastruktury, czy to ze szkolnictwa. Kolejny element, który był poruszony przez panią poseł, tak zwana Villa Plus. Ja uważam, że ustawa z 1984 roku o fundacjach obliguje do tego, że każdy podmiot, który ubiega się o otrzymanie grantu, ma prawo do tego, żeby posiadać siedzibę fundacji. O tym traktuje sam projekt ustawy i to nie żadna Villa Plus na poziomie 42 milionów złotych, tylko projekt, który daje możliwość w odpowiedniej przestrzeni, czy właśnie w momencie, kiedy jest najem konkretnego lokalu, czy zakup nawet tego lokalu, realizować szereg projektów, bo za tą Villą Plus, panie redaktorze, kryje się jedna z największych sił, potęga demokracji, czyli trzeci sektor. Fundacje i stowarzyszenia to jest bardzo ważny element funkcjonowania silnej demokracji. Nie możemy pozwolić na to, aby te środki na trzeci sektor były wydatkowane, ja z punktu widzenia Rady Warszawy to widzę, tylko na cele i preferencje fundacji, które realizują politykę Platformy Obywatelskiej w Warszawie. No liczę na to, że jednak potrafimy wypośrodkować to i organizacje prawicowe również te środki otrzymują. Albo a pragnę przypomnieć, że w ramach projektów... Nie, ale jeszcze jedną rzecz powiem. Pragnę przypomnieć, że w ramach Narodowego Instytutu Wolności, który również jest bardzo szeroko komentowany i atakowany przez opozycję, marszałek Struzik otrzymał środki finansowe. Marszałek Struzik, który nie sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością, marszałek Struzik nie sympatyzuje z Prawem i Sprawiedliwością, jest w innej formacji, otrzymał środki w ramach otwartego, transparentnego konkursu. Więc jeżeli mamy podsumowywać stan i kondycję finansów publicznych, oczywiście inflacja jest problematyczna, cały czas się z nią mierzymy. Pani poseł jeszcze mówiła o tym, że my zamrażamy ceny gazu i przez to spółki pompujemy. No nic bardziej mylnego. Prezes Daniel Obajtek ogłosił dla biznesu kilka dni temu obniżkę cen za energię o ponad 50%. Do tego oczywiście przymierzamy się. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Dlatego, że ceny surowców, w tym ropy, zaczynają się stabilizować na rynku. Ale nie wiemy, czy ta stabilizacja będzie trwała 5, 6 czy 7 miesięcy. Tendencja jest dzisiaj w miarę prawidłowa oczywiście, bo te ceny się obniżają w stosunku do sierpnia czy września ubiegłego roku. Natomiast nie wiemy, jaki wymiar tej wojny będzie. Zamrożenie cen gazu na poziomie 10 miliardów złotych dla indywidualnych odbiorców, ale przede wszystkim dla firm. Jeszcze ostatnie moje zdanie. Sektor małych i średnich firm, gdzie jestem pełnomocnikiem rządu do spraw małych i średnich firm, otrzymał możliwość zamrożenia cen gazu w ubiegłym roku, najtrudniejszym w zasadzie z perspektywy tego, co dzisiaj się dzieje, na poziomie 785 zł za megawattogodzinę. To są obniżki, realne obniżki, które proponujemy jako rząd. Pani poseł Hennig-Kloska już ma tu gotowy zestaw. Ma przewagę, bo miała argumentów na piśmie. Nikt nie zabrania zabierać kartki i długopisu do studia. Jeśli to ma być moja największa wada, to cieszę się bardzo. Więc tak, po kolei. No, Polski Ład, ja nie mówię, że wszyscy stracili. Ja tego ani przez chwilę nie powiedziałam. Mówię, że wprowadził chaos
i dezinformacje. Nikt nie wiedział, czego spodziewać się na swoich PIT-ach rocznych w gruncie rzeczy. No, ale już można sobie zajrzeć i już wszyscy wiedzą. Ale dzisiaj widać, że on jest niezrozumiały, bo ja nie rozumiem naprawdę, dlaczego pani emerytka, która ma jedną z niższych emerytur, bo to jest nie ma nawet 2000 miesięcznie, dostała 1500 zł mniej niż rok wcześniej. I ja nie potrafię tej kobiecie, będąc posłanką zasiadającą w Komisji Finansów Publicznych, wyjaśnić, dlaczego tak jest. No poza tym bałaganem, który został wprowadzony trzema systemami rozliczeń. Jeżeli chodzi o płace, to oczywiście jest tak, że one nie są w stanie za tak galopującą inflacją nadążać. Dlatego celem rządu musi być jednak stabilizacja przede wszystkim cen, a nie pompowanie tych cen, a w wielu miejscach to miało miejsce. Nie. Trąci starym systemem. No nikt nie mówi o regulowanych cenach. Tak jak powiedziałam, no ceny mogliśmy regulować. Węgrzy próbowali regulować ceny paliw i fatalnie się to skończyło. Ale panie redaktorze, to tak jak mówiłam, to obniżamy koszty pracy, produkcji, są różne mechanizmy, które mogą stabilizować w zależności od tego, co nam inflację pompuje. No, pompowała też przez wiele miesięcy słaba złotówka, którą z premedytacją osłabiał bank centralny, bo prezes Glapiński potrafił się w pandemii do tego po prostu przyznawać. Jak nakręcił spiralę słabości złotego i dołożyła do tego swoją cegiełkę wojna, to w efekcie jest taki, że w kryzys weszliśmy z bardzo osłabioną walutą, którą zaczął z premedytacją, zresztą to jest zarzut wobec pana Glapińskiego, który kiedyś za to odpowie, który z premedytacją do tego z pewnych pobudek nam znanych, czyli żeby wypracować zyski w banku centralnym i wpłacić je do budżetu, to robił. Jeżeli chodzi o mrożenie cen, no tu właśnie pan mówi, no mrożenie ma swoje plusy i minusy. W dłuższej perspektywie dłużej wychodzimy, w krótkiej coś pomogą, natomiast my pokazywaliśmy, że można to robić innym sposobem po prostu, tak? Wystarczyło bardzo często, przykład energii. My energię w spółkach Skarbu Państwa produkujemy krajowego węgla, z krajowych zasobów węgla, nie z węgla importowanego. Nie było przyczyn ekonomicznych tak wysokich cen. Baryłka ropy czy gaz spadły dawno temu. I teraz pytanie, na jakich kontraktach pracuje rząd? Przepraszam, spółki Skarbu Państwa. My do dziś w zasadzie nie wiemy, bo nie są one publicznie znane. Szybka ścieżka, no przepraszam, no w czasach kryzysu pieniądze rządowe powinny nie pójść na kamienicę, tylko faktycznie na pomaganie tym, którzy sobie z kryzysem nie radzą. Karmienie głodnych i wspieranie ludzi w kryzysie energetycznym. To są wspieranie edukacji dzieci w pandemii i w czasach postpandemicznych. Mamy teraz wysyp przestępstw w gronie nieletnich. Myśmy apelowali ostatnio do rządu o zwiększenie pieniędzy na psychiatrię dziecięcą. To jest dzisiaj potrzebne, a nie nieruchomości i kamienice. Mamy minutę, więc pani Olga Semeniuk-Patkowska. UOKiK kontroluje ceny, ale również spekulacje, które występują na rynku i nieprawidłowości z tym związane. Natomiast najgorszy ruch, jaki możemy wykonać, to jakkolwiek ingerować i przesuwać granice interwencjonizmu. Manipulacje trzeba. Ale najgorsze, co możemy zrobić, to przesuwać. Ogromne sumy w miliardach zostały na ratowanie firm panie redaktorze, w pandemii najgorsze, wrzucone, co możemy zrobić, to przesuwać interwencjonizm państwa w kierunku regulacji cen. 240 miliardów dla przedsiębiorców to również jeden z elementów, którego skutkiem jest podwyższona inflacja, choć oczywiście większość tych czynników jest czynnikami zewnętrznymi. Ceny surowców, pani poseł, zaczęły spadać de facto pod koniec ubiegłego roku, więc to nie jest tak w sposób prawidłowy, czyli tak, że z tygodnia na tydzień to obserwowaliśmy. Jeżeli chodzi o ceny produktów i o panią emerytkę, która tutaj się do pani zgłosiła, no musimy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy miała oprócz samej emerytury, jeszcze była czynna zawodowo, czy miała jakiekolwiek dochody. Jeżeli nie miała, ja chętnie oczywiście wezmę od pani te dokumenty i sama to sprawdzę w kontekście prawidłowości związanych z Polskim Ładem, ale nie ulega wątpliwości, że gro osób, z którymi dzisiaj rozmawiam o Polskim Ładzie, w tym roku absolutnie na tym programie zyskało, plus sama forma rozliczenie tego, szybkość trwania tego rozliczenia, przekazywanie i sprawność przekazywania potem zwrotów środków finansowych jest czymś dobrym, co się wydarzyło. Degresywny system podatkowy jest trudnym systemem do zmiany. Zyski trzeba liczyć do sprzed roku, bo zapłacone
płacone zaliczki, zaliczki czasami mogły być zawyżone przez ten bagan, który wprowadziliście. Rząd ma obowiązek, pani minister, walczyć z manipulacjami i spekulacjami i na rynku. I to robimy za pośrednictwem odpowiednich podmiotów. Tego zabrakło. UOKiK się tym zajmuje. No właśnie, UOKiK nie zrobił nic przez ostatnie 12 miesięcy. Nie pokonamy, czy robimy dość dużo, jednej czy za mało, jak mówi opozycja. Bardzo panią dziękuję. Pani Paulina Henik-Kloska, posłanka Polski 2050. Pani Olga Semeniuk-Patkowska, wiceminister rozwoju i technologii, radna Warszawy. Miłego bardzo dnia panią dziękuję. Słuchaczom. Reklama. Ogłoszenie społeczne. Wejdź na podatki.gov.pl lub pozytek ngo.pl i dowiedz się, jak przekazać 1,5% swojego podatku jednej z tysięcy organizacji pożytku publicznego. Zobacz, jakie to proste. 1,5%. Bądź pożyteczny. Ogłoszenie społeczne. Jest 8:30, czas na informację dnia. Rafał Boguta. Prezydent Czech Petr Pavel przed południem rozpocznie dwudniową wizytę w Warszawie. Spotka się m.in. z prezydentem Andrzejem Dudą. Główne tematy rozmów to sytuacja na Ukrainie, przyszłość Unii Europejskiej i NATO oraz relacje dwustronne. Polska jest strategicznym partnerem Czech, powiedział Petr Pavel w TVP Info. Czeski przywódca podkreślił, że obydwa kraje łączą kwestie bezpieczeństwa, stosunek do wojny na Ukrainie, ale także więzi gospodarcze i międzyludzkie. Z Polską mamy takie same stanowiska, nie tylko w stosunku do NATO, ale przede wszystkim jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy i działania w stosunku do Rosji. Uważam bez wątpienia, że jest to na pierwszym miejscu. Z Polską zastawamy rzadu społecznych pozycji, a myślę, że... To drugie jest w kontekście Unii Europejskiej, gdzie z Polską mamy wiele wspólnych stanowisk. I uważam, że ważne jest, żeby właśnie nasz region potrafił mówić jednym głosem i tym samym stanowił pewną przeciwwagę dla dużych krajów Unii Europejskiej. Warszawa to druga stolica, którą odwiedzi nowy czeski prezydent. W poniedziałek i we wtorek Petr Pavel przebywał z wizytą w stolicy Słowacji, Bratysławie. Funkcjonariusze ABW rozbili siatkę szpiegowską działającą na terenie naszego kraju. Potwierdził to na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia wicepremier minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak. To jest niewątpliwie dowód tego, że polskie służby działają na rzecz bezpieczeństwa naszego kraju w sposób bardzo sprawny, mówił minister Błaszczak. Jeszcze przed południem o szczegółach sprawy ma poinformować szef MSWiA Mariusz Kamiński.
75 rosyjskich ataków na wschodzie kraju odparły w ciągu ostatniej doby ukraińskie siły. Sztab generalny przekazał, że najcięższe walki toczą się w okolicach Łymanu, Bachmutu i Awdijiwki w obwodzie donieckim. Rosjanie przeprowadzili tam 29 bombardowań, 79 ostrzałów z artylerii rakietowej, a także 3 uderzenia z użyciem rakiet kierowanych. Jedna z rakiet spadła na Charków. Przeciwnik kontynuuje próby całkowitego otoczenia Bachmutu, nie posuwa się jednak naprzód. Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej wznowi kolejne śledztwo dotyczące zbrodni komunistycznej. Śledztwo będzie prowadzone w ramach Archiwum Zbrodni, projektu zainicjowanego przez prezesa IPN Karola Nawrockiego. Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zastępca prokuratora generalnego Andrzej Pozorski, wyjaśnia, że tym razem zostanie podjęta sprawa związana ze śmiercią poznańskiego dziennikarza. Będzie to sprawa dotyczyła wyjaśnienia okoliczności śmierci dziennikarza z Poznania Wojciecha Cieślewicza. Wojciech Cieślewicz został pobity przez funkcjonariuszy ZOMO 13 lutego 1982 roku w Poznaniu, w następstwie czego zmarł 2 marca tego roku. Po jego śmierci podjęto działania mające na celu zatarcie śladów przestępstwa i niedopuszczenie do postawienia jego sprawców przed sądem. Dziś sporo słońca, jedynie na północy i wschodzie Polski więcej chmur. Tam też możliwe opady deszczu ze śniegiem. Temperatura wyniesie od 4 stopni na Suwalszczyźnie, około 6 w centrum, do 9 na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany. A teraz pora na sport. Filip Jastrzębski. Real Madryt pokonał Liverpool 1-0 i przypieczętował awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Bramkę dla Królewskich zdobył Karim Benzema. W pierwszym spotkaniu w Liverpoolu mistrz Hiszpanii wygrał 5-2. W pewnym stylu do najlepszej ósemki awansował również Napoli. Lider Ligi Włoskiej w pierwszym meczu wygrał we Frankfurcie z Eintrachtem 2-0, a wczoraj na własnym stadionie pokonał niemiecki zespół 3-0. Dwie bramki dla drużyny z Neapolu zdobył Wiktor Osimhen, a jedną Piotr Zieliński z rzutu karnego. Losowanie ćwierćfinałowych par odbędzie się jutro. W Lidze Mistrzów Siatkarzy Jastrzębski Węgiel nie stracił seta w dwumeczu z niemieckim zespołem VfB Friedrichshafen i pewnie awansował do półfinału. Wczoraj jej polska drużyna wygrała u siebie 3-0, mówi libero Jastrzębskiego Węgla Jakub Popiwczak. Wyszliśmy, zrobiliśmy to, co mieliśmy zrobić z zespołem z Niemiec, czyli po prostu pełna kontrola przez cały ten dwumecz. Rok temu byliśmy w półfinale, rok temu nasz przeciwnik w półfinale wybił nam marzenia o finale bardzo szybko, ale w tym roku mam nadzieję, że będzie inaczej. Jestem pewien, że podejdziemy do tego niesamowicie zmotywowani, bo dla każdego z nas to będzie ogromna szansa na życiowy sukces. Trzeba się z tego cieszyć, bo wiadomo, że Liga Mistrzów to są te rozgrywki, które tak przynoszą taki dodatkowy splendor, dodatkowy smaczek, dodatkowe emocje dla nas, dla zawodników, również dla kibiców. Fajnie jest być po raz kolejny w czwórce. Myślę, że to jest ogromny sukces naszego klubu. No ale nie ma co ukrywać, że apetyty są rozbudzone do tego, żeby sięgnąć po coś więcej w tym sezonie. W półfinale rywalem Jastrzębskiego Węgla będzie turecki zespół Halkbank Ankara. 5 reprezentantów Polski wystąpi w dzisiejszym indywidualnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Lillehammer. W zaliczanych do turnieju Row R kwalifikacjach najlepszy z biało-czerwonych Kamil Stoch zajął 4. miejsce. W konkursie wystąpią również Dawid Kubacki, Aleksander Zniszczoł, Piotr Żyła i Paweł Wąsek. Odpadł Jakub Wolny. Zwyciężył Słoweniec Andrzej Laniszek przed liderem Pucharu Świata, Norwegiem Halvorem Egnerem Granerudem oraz Słoweńcem Timim Zajcem. W turnieju Row R prowadzi Granerud. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I 24 minuty do godziny 9. Debata poranka. Stanisław Janecki w studiu, witam Agatona Kozińskiego, dzień dobry. Pawła Królikowskiego, politologa, dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na łączach jest z nami Tomasz Sakiewicz, szef Gazety Polskiej, Gazety Polskiej Codziennie, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. O, słyszymy się, świetnie. Czy z tego konfliktu wokół Jana Pawła II będziemy mieli po pierwsze rodzaj wojny religijnej, po drugie wojny politycznej, po trzecie wojny ideologicznej i czy ona jest komukolwiek potrzebna? Dzisiaj po raz trzeci odwołam się do wywiadu z profesorem Januszem Majcherkiem, którego on udzielił Gazecie Wyborczej 15 marca, to jest datowane, i on mówi takie rzeczy,
na przykład w sprawie Jana Pawła II nie możemy robić uników, bo to jest ustrojowe starcie i tak w końcu ono nastąpi, a teraz przynajmniej widać, o jaką stawkę idzie gra. Mamy portrety papieża w każdej szkole, pomniki, aleje, ulice, parki, skwery, ale jeśli się teraz dowiadujemy, że na tej postaci kładą się cieniem nowe fakty, to argument zbyt wielu Polaków szanuje lub kocha Jana Pawła II traci na wadze. Czyli co? Czyli trzeba atakować, bo profesor Majcherek sugeruje wręcz, że chodzi o zlikwidowanie państwa jakichś katolickich ajatollahów w Polsce, czyli dyktatury teistycznej, która tutaj jest, i że stawką tych wyborów będzie zniszczenie tej teistycznej dyktatury, coś na kształt państwa irańskiego i zastąpienie jej demokracją. Agatona Kozińskiego jako pierwszego. Po prostu, czy tu nie gonimy w piętkę, jeśli chodzi o wyostrzanie tych podziałów i o to, jak się zabieramy do tych wyborów? Znaczy nie tyle golenie w piętkę, co moim zdaniem pomylenie porządków, bo też w Gazecie Wyborczej był artykuł odredakcyjny komentarz pod tytułem "To PiS ryzykuje, broniąc Jana Pawła II". W domyśle jakby Jan Paweł II był nie do obrony, chociaż jeszcze kilka tygodni temu naczelny tej gazety bardzo mocno bronił Jana Pawła II, jego dziedzictwa. To jedna uwaga. Druga uwaga to pomylenie porządków. Nawet wychodząc z założenia, że zarzuty stawiane Janowi Pawłowi II są w 100% słuszne, to jest teoretyczna figura, która każe postawić to w świetle jego dokonań. Jakbyśmy mieli wyważyć na szali, moim zdaniem to w żaden sposób nie wytrzymuje porządków. I to jest właśnie to mieszanie pojęć. Nawet jeżeli w jakimś seminarium w Krakowie dochodziło do przypadków molestowań, a Jan Paweł czy Karol Wojtyła ówczesny zlekceważył doniesienia o tym, ale doprowadził do upadku całego komunizmu w regionie Europy Środkowej, a w konsekwencji do rozpadu Związku Radzieckiego, i to wszystko, co się wydarzyło na płaszczyźnie w naszym regionie później, jest jego ogromną zasługą. Wydaje mi się, że to w żaden sposób nie da się wyważyć, ponieważ jego osiągnięcia są nieporównywalnie większe z wszelkimi zaniedbaniami, których ewentualnie czy rzekomo się dopuszczał. I w tym sensie jest to mieszanie porządków. Tutaj często powraca figura wzlotu i upadku autorytetu Lecha Wałęsy, też innego bohatera z masowej wyobraźni z lat 80., z lat 90., człowieka, który był kreowany jako na tego, który własnoręcznie niemalże obalił komunizm. Dzisiaj z jego autorytetu pozostały tylko co najwyżej wspomnienia i jakieś takie zamierzchła przeszłość. Cały autorytet, wszystkie jego dokonania zżarła rdza. Tylko że ta rdza pojawiła się stąd, że on nie umiał odpowiedzieć na stawiane mu zastrzeżenia, uwagi, doniesienia w tej bardzo konkretnej kwestii. Panie Lechu Wałęso, kim pan był w latach 70., w latach 80., w latach 90.? Dlaczego napisał pan własnoręcznie 29 donosów? Dlaczego jest 17 pokwitowań odbioru pieniędzy? Dlaczego i tak dalej? Motorówką pan dopływał do stoczni, przechodził pan przez płot, a nie był tam ze wszystkimi jak Anna Walentynowicz? I tak dalej, i tak dalej. To są pytania dotyczące absolutnego meritum tego, czym Lech Wałęsa zbudował swój autorytet. Ale co, zamieni się to w wojnę religijną i czy jest ona potrzebna? Czy potrzebna jest w Polsce dlatego przed wyborami, czy w czasie wyborów wojna z Kościołem? Bo z zamiarów tych ekstremistów, takich jak profesor Majcherek, który jako naukowiec powinien być w ogóle mediatorem, czy osobą, która wyjaśnia procesy, a nie mobilizuje do wojny. Zachowuje się jak rewolucjonista z tej 11 tezy Marksa o Feuerbachu, że filozofowie tylko opisywali świat, a trzeba go zmieniać. On zaczyna, bierze maczugę w rękę i zaczyna zmieniać świat jak Lenin. Znaczy, po pierwsze nie ma moim zdaniem do tego płaszczyzny, bo nie ma paliwa, nie ma sporu. Natomiast jeżeli ten spór rzeczywiście będzie, bo takie ciśnienie podskórne czujemy od wielu lat, żeby uderzyć jak najsilniej w kościół instytucjonalny, czy wręcz nawet nie tyle w kościół, co w religię, jako wiarę, jako element spoistości budujący wspólnotę, do której przynależności odczuwa
przyznaje się cały czas bardzo duża grupa Polaków, a w której duchu wychowaliśmy się właściwie wszyscy, czego kwintesencją jest Wigilia. Przepraszam, to się wtrącę, nie trzeba się odwoływać do absolutu. Można traktować religię tak jak Emil Durkheim 120 parę lat temu, klasycznie, jakie funkcje społeczne spełnia. Znaczy, w polityce właśnie te funkcje społeczne, budowa wspólnoty wokół określonych wartości są tutaj najważniejsze polityczne, dlatego właśnie uszygnąłem po słowo wspólnota, nie odwołuję się do czynników teistycznych, które są w funkcji politycznej właściwie nie mają, moim zdaniem. Wspólnota absolutnie ma, system wartości stojący za tą wspólnotą absolutnie ma i uderzenie w ten system wartości, który popularnie nazywamy religią, wiarą, jest ewidentnie celem dużej części zwolenników opozycji od kilku lat. W 2019 roku potężnie się na tym sparzyli, dlatego zakładam, że po raz kolejny trwa testowanie tego tematu, ale na tyle długo przed wyborami, że jeżeli sondaże pójdą w niewłaściwą stronę, bardzo szybko się móc z tego wycofać. Nic innego niż klasyczny balon próbny, testowanie tematów, które będzie można wodować na ostatniej prostej kampanii wyborczej. Czy tutaj jest, politycznie mówiąc, jakiś urobek, czy tylko i wyłącznie pole strat? Czy Platforma Obywatelska jako główna siła w to wejdzie? No bo wszyscy pamiętają te ich rekolekcje na Jasnej Górze, Świętej Górze, w Łagiewnikach, wizyty u benedyktynów w Tyńcu, ten ślub kościelny Donalda Tuska, deklaracja ideowa Platformy Krakowska z 2001 roku, odwołująca się wprost do dekalogu i myśli Jana Pawła II. I teraz co? Ma być wojna z tym wszystkim? Czy to ma sens? I czy coś na tym można ugrać w ogóle? No, wyjmując karty do głosowania podczas głosowania nad uchwałą popierającą Jana Pawła w tym sporze, no, Platforma Obywatelska pokazała, że nie będzie wchodzić to all-in. Ja się zgadzam z poprzednikiem, absolutnie nie teraz. To nie jest jeszcze ten moment, aczkolwiek jest coś na rzeczy. Tu wspomniane zostało kilka faktów, które pokazują, że ta wojna religijna ma miejsce i co gorsza, w tej wojnie religijnej niektóre organy, nawet państwa, bo osłyszeliśmy ostatnio o wyroku w sprawie Poznańskiej Katedry, zdaje się. Otóż to, ale jest jeszcze taki element takiego antyklerykalizmu, który opozycja uznała, że jest dobry moment po filmie Wojciecha Smarzowskiego Kler, kiedy nastroje tego rodzaju się ujawniły i że to można zdyskontować politycznie. Plus zarzuty wobec kardynała Dziwisza wtedy. To dokładnie tak. Także to nie jest pierwszy przejaw, ale proszę zauważyć, że wśród młodzieży to jest niezwykle popularne. To się niezwykle dobrze sprzedaje, bo my jesteśmy tutaj, ja się zaliczam jeszcze do pokolenia, które Jana Pawła miał okazję widzieć na żywo i bardzo się z tego cieszę. Natomiast jest już, wchodzi na rynek polityczny, weźmy w cudzysłowie tę formułę, wchodzi nowe pokolenie, które Jana Pawła zna już tylko z albumów, zna już tylko z filmów z Piotrem Adamczykiem i zna już tylko właśnie z tych portretów, które teraz, jak oni protestują, wiesza się w szkołach i go się pomnikuje. To jest absolutnie zupełnie inna narracja, to zupełnie inny sposób trzeba tym osobom o Janie Pawle mówić i przypominać. I to jest pierwsza kwestia. Proszę zauważyć, że Kościół się mierzy z pewnym problemem, jeśli chodzi o młodych ludzi, spadkiem praktyk religijnych i tak dalej, i tak dalej. I to się niestety będzie przekładać na wojnę polityczną. To już się przekłada, bo Lewica na przykład w tej sytuacji wie doskonale, że to jest szansa na chwycenie mocnego elektoratu, który to będzie elektoratem kilkuprocentowym, ale stabilnym, antyklerykalnym, grającym w tej są wojnie. Jakieś precedensy, no bo jakby podobną drogę przechodziły dwa państwa europejskie, takie związane z silnym katolicyzmem, czyli Irlandia i Hiszpania. Czy tu te procesy się jakby powielają? Wydaje mi się, że nie o tyle, że mamy zupełnie inną tradycję, zupełnie bardziej zakorzenioną tradycję. Każdy przypadek jest całkowicie różny. Natomiast trzeba pamiętać, że Kościół instytucjonalny, branie pewnych rzeczy pod uwagę, tu ja się będę powoływał, strasznie podobał mi się ten wywiad z księdzem profesorem Mazurkiewiczem, który powtarza, że z pewnymi rzeczami trzeba się rozliczać, trzeba rozmawiać o nich publicznie, nie dając w ten sposób paliwa, że zamiatamy cokolwiek pod dywan. Jeśli Kościół instytucjonalny w ten sposób będzie rozmawiał, jednocześnie pamiętając o obronie swoich wartości i świętości, nie będzie tematu do wojny religijnej. Do wojny politycznej niestety zawsze będzie. To Tomasza Sokiewicza zapytam o ten kontekst, który się ujawnił w związku z zabójstwem, otruciem księdza Franciszka Brachnickiego, twórcy ruchu Światło Życie, bo ten kontekst pokazuje, pod jakim ostrzałem esbeckim jeszcze w latach 80. przecież otrucie księdza Blachnickiego, to jest 27 luty 87 roku, już się zabierają za dzielenie się władzą księża Zych. Ksiądz Zych to jest lipiec 89 roku, ksiądz Niedzielak i Suchowolec to jest styczeń 89 roku.
A cofnijmy się do czasów stalinowskich, do lat 60., kiedy ta presja esbecji, wojna z kościołem, próba dezintegracji, oskarżenia biskupów, księży o pospolite przestępstwa, o przestępstwa seksualne była bardzo silna. Czy uwzględnia się ten kontekst, czy się go w ogóle fałszuje, jeśli chodzi o przedstawianie tych przestępstw pedofilii czy nadużyć seksualnych? Tomasz Sakiewicz. No najwyraźniej dziennikarze czy kierownicy TVN zdają sobie z tego sprawę, że ten kontekst bardzo silnie istnieje i kompromituje wszystkich, którzy mają związki esbeckie, bo przecież dziennikarz TVN-u próbował zakłócić konferencję, na której ujawniano materiały dotyczące zamordowania księdza Blachnickiego hucpą pod tytułem "Pokaż pan Ziobro broń", tak? To ja jeszcze rozumiem zadać jedno pytanie, ale po prostu próbowano odwrócić uwagę i przekierować konferencję poświęconą naprawdę męczeństwu wielkiego człowieka, niezwykle zasłużonego, któremu nawet oni nie są w stanie żadnego zarzutu postawić i zajmować się tym, czy Ziobro powinien mieć ochronę, czy nie. To oczywiście jest typowo taki manipulacyjny numer, który się robi po to, żeby nie można było docenić wagi tego, co ujawniono. A waga tego, co ujawniono, jest ogromna, bo proszę zwrócić uwagę, w jakich warunkach działali duchowni. Jeśli przeciwstawiali się bezpiece, mogli być mordowani i byli mordowani. Mogli być kompromitowani. Bardzo wiele donosów, tak, czy to dotyczących pedofilii, czy jakichś romansów, czy to homoseksualnych, czy to heteroseksualnych, było po prostu produkowanych na bezpiece. I kiedy biskup dostawał taki donos, to w pierwszej kolejności musiał rozpatrzeć, na ile to może być prowokacja. Do kogo miał z tym pójść? To do służby bezpieczeństwa, do milicji obywatelskiej? No musiał tymi środkami, które posiadał... A nawet do prokuratora PRL-owskiego, to przecież byłby śmiech na sali. Znaczy to jakby to oznaczało praktycznie to samo. No zdarzali się uczciwi oczywiście prokuratorzy i pewnie nawet uczciwi milicjanci, chociaż moim zdaniem udział w bezpiece uczciwość wykluczał. Ale generalnie rzecz biorąc, ksiądz musiał się liczyć z tym, że każdy jego ruch może spowodować śmierć, więzienie, albo ogromny atak na Kościół, a niekoniecznie był związany z realnym wyjaśnianiem jakichkolwiek afer wewnątrz Kościoła. No i musiał podejmować działania, kierując się wyczuciem, sumieniem, tym, co było mu dostępne i prawem kanonicznym, bo to było jedyne narzędzie. Mało tego, bardzo często świadków, którzy chcieli, zwerbowanych przez bezpiekę zboczeńców wśród duchownych, obciążać, świadków zastraszano. Tak, czyli tworzono zasłonę dla tych prawdziwych agresorów seksualnych, a niszczono tych, którzy przeciwstawiali się bezpiece, tych, którzy nie chcieli współpracować. I dzisiaj mówienie, no, że ktoś jakiś donos miał. No miał donos, no pewnie miał tysiące donosów. Tyle tylko, że większość była wyprodukowana w Urzędzie Bezpieczeństwa. I możliwości rozeznania tego były naprawdę bardzo niewielkie. A mimo to, proszę zwrócić uwagę, że Karol Wojtyła, mimo tej ogromnej machiny esbeckiej, jako jeden z pierwszych w ogóle podjął walkę ze zjawiskiem pedofilii, wtedy zupełnie nierozeznanym w Kościele. Donald Cus, do Agatona Kozińskiego się zwracam. Na początku wydawało się, że się odcina od tego wszystkiego, że się trochę przeraził tym, w którą stronę to zmierza. Ale teraz widać na opozycji takie siły, które podkręcają atmosferę, że może zrobić z tego oś kampanii wyborczej, bo no, dzisiaj nawet bodaj w Dzienniku Gazecie Prawnej jest rozmowa i taki tekst o tym, że wojny ideologiczne właściwie i światopoglądowe są jedynymi, które się opłacają, bo nic tak nie angażuje elektoratu. Czy ta sprawa będzie wykorzystana i czy na tym można coś wygrać? Czy Polacy się odwrócą od swojego bohatera przez dziesięciolecia i będą uczestniczyć w tej wojnie, czy będą starali się jakoś nawet ukarać, w cudzysłowie mówię to, tych, którzy tę wojnę rozpoczęli. Przeczytałem ten wywiad w Dzienniku Gazecie Prawnej z Tomaszem Karoniem, który mówi o tych osiach podziału. Tam zabrakło moim zdaniem jednej linii linijki tekstu doprecyzowującej. Linie światopoglądowe polityczne się opłacają pod jednym warunkiem. Gdy po mojej stronie, której ja bronię, jest większość.
W tym wypadku opozycji absolutnie się nie opłaca stawać przeciwko Janowi Pawłowi II. Super Express podaje sondaż, w którym 70% Polaków bez cienia wątpliwości mówi, że Jan Paweł II jest dla nich autorytetem. 66% uważa, że dobrze, że Sejm przyjął uchwałę broniącą dobrego imienia Jana Pawła II. Sygnał jednoznacznego poparcia to raz. Sygnał poparcie jest wielokrotnie wyższe niż poparcie sondażowe Prawa i Sprawiedliwości. I to wpłynie na decyzje polityków? Jeżeli to pójdzie, rzeczywiście wyeskaluje tak, że dostanie się temat najważniejszy, to można sobie wyobrazić, że partia broniąca Jana Pawła II, w tym wypadku przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość, do pewnego stopnia PSL, będą zyskiwały, aż właśnie no, potencjał wyborczy sięga tych 66%, czyli większości konstytucyjnej. Naprawdę nie sądzę, żeby opozycja w ten temat weszła. Zresztą widać, że opozycja nawiera wody w usta, poza najbardziej radykalnymi jej przedstawicielami, typu pani posłanka Schering-Wielgus, która mówi o potrzebie odjania pawlenia Polski. Z tamtej strony właściwie nie ma tematu. Jest seria uników, nabierania wody w ust, próba przeflancowania tematu na inną stronę. Donald Tusk nie kojarzy jego cytatu z tej cytatu, na przykład kojarzy jego bardzo ostre komentarze, czy próba szydzenia z władzy w kontekście bardzo wysokiej inflacji, która została wczoraj zakomunikowana, i podejrzewam, że inflacja będzie ulubionym tematem opozycji w ciągu najbliższych dni. Paweł Królikowski, czy właśnie ten temat się wyeksploatuje, bo mamy do czynienia z czymś w rodzaju przegrzania, bo wszyscy ci, którzy liczą na to, że w ten sposób załatwią raz na zawsze problem Kościoła w Polsce, przepraszam, bo to fatalnie brzmi, ostateczne rozwiązanie problemu Kościoła katolickiego w Polsce, te skojarzenia są zupełnie straszne, ale część opozycji tak myśli, że jak się rozwiąże ten problem, to właściwie zlikwiduje się całe zaplecze rządów Prawa i Sprawiedliwości. Czy to nie jest wielkie złudzenie, bo to są rzeczy zupełnie nie wchodzące sobie w ścisłe związki? A przede wszystkim nie do rozwiązania za pomocą jednego reportażu w telewizji i dyskusji, która miała na miejsce w tej chwili. Natomiast no proszę pamiętać, tu redaktor Kosiński słusznie zauważył, naprawdę, mimo że państwo mogą mieć poczucie, że takie kampanie nie wyglądają, w Polsce profesjonalnie się prowadzi kampanię, patrzy na sondaże i ocenia, co się będzie opłacało, co się nie będzie opłacało, i Platforma Obywatelska takie kalkulacje, bezduszne kalkulacje w tego typu na sprawach światopoglądowych również robi. To się jej kompletnie nie opłaca. Pokazali to, tak jak już mówiłem, głosowaniem, wyciągając te karty. No i pokazują w tej chwili kolejną wrzutką Donalda Tuska, bo pan redaktor pytał Donalda Tuska, on już poszedł w ceny, on już poszedł w następny temat, tak naprawdę wie doskonale, że gazetki z sieci handlowej z cenami pomidorów. Tak, że myślę, że to jest w tej chwili rzecz, którą trzeba napędzić, który ten objazd po Polsce będzie, pod który ten objazd po Polsce będzie funkcjonował, czyli drożyzna, inflacja i tak dalej, zapominamy o Janie Pawle. I proszę pamiętać o jeszcze jednej rzeczy. Ja dzisiaj rano tu jadąc obejrzałem taki krótki wywiad Romana Giertycha z Tomaszem Lisem. Okazało się, że to przecież PiS sam wywołał tę wojnę, podkładając materiały TVN-owi, więc tam już zaczyna być funkcjonować tak przedziwna narracja, że to będzie nie do obrony dla elektoratu, także wydaje mi się, że ten temat za chwilę będziemy mieli zamknięty, chociaż wydawało mi się, był taki moment, że miałem poczucie, że to potrwa dłużej. Tomasz Sakiewicz, pytanie, jaka będzie oś tej kampanii? Czy ona będzie ściśle ideologiczna, światopoglądowa, czy pójdzie jednak w te rzeczy praktyczne, czyli inflacja, ceny, gazetki, pomidory po 30 zł i tak dalej. Czy to ideologiczne zacietrzewienie właśnie ulegnie potrzebom praktyków prowadzenia kampanii, że trzeba jednak konkretami się zajmować? No, Platforma tutaj wpada z katastrofy w katastrofę. No, najpierw chcieli przykryć aferę pedofilską w Szczecinie samobójczą śmiercią syna pani posłanki. Teraz okazało się, że pełnomocnik pani poseł oświadczył, że ujawnienie tej afery nie miało nic wspólnego z jego śmiercią. No i od dawna wiadomo, że przyczyny były nieco inne. No to przykrywali to atakiem na Jana Pawła II. To wywołało już katastrofę niewyobrażalną. Bardzo trudno będzie mi się odciąć od tego, co mówił Nitras, a nawet od tego, że tylko wyjęli karty, tak? Bo ja myślę, że ich wyborcy oczekiwali czegoś innego. To, że oni uciekli, to chyba jeszcze wzbudzi tylko takie pogardliwe komentarze. No a teraz wejście w temat inflacji w momencie, kiedy inflacja jest na szczycie i zaczęła spadać,
też jest bardzo ryzykowne, no bo dzisiaj Donald Tusk pokaże pomidory tam po kilkanaście złotych, ale za miesiąc mu Kaczyński pokaże pomidory po 3 złote, czy po 4, tak? Albo a może i po złotówce, bo zdaje się, że nam w ogóle grozi duży wysyp i warzyw, i pomidorów. Więc jeżdżenie z tym będzie idealne do tworzenia memów, a nawet spotów pokazujących, że Tuska zatkało, tak? No, to po prostu aż się prosi o to, że o kolejną fangę, bo rzeczywiście kiedyś na szczycie łapie inflację, a nie przed szczytem, to nie ma efektu, a nie mówiłem, tak? To jest wręcz przeciwnie, wygłupiłem się. Bardzo panom dziękuję, bo już nie zdążymy więcej. Panowie Agaton Koziński, dziękuję bardzo. Paweł Królikowski, dziękuję. Tomasz Sakiewicz, dziękuję. Ja, Stanisław Janecki, spotkam się z państwem za tydzień. Do usłyszenia. Reklama. Marian,